kompestacja. I witam. Tak. Oj, dwóch rozmawiamy. To ty zacznij. To ja zaczynam. Fajnie, że jesteś, Hugo. Łukasz Roszyk też był gotów dzisiaj prowadzić, także serdecznie mu dziękuję. Dziękuję także tobie, że jesteś. Fajnie, bo już myślałem, że się nie odbędzie. Łukasz zapowiedział, że nie będzie mógł, bo coś mu tam wyskoczyło. Tak w ostatnim momencie napisałem do ciebie, no i a jednak Łukasz mówi, no dobra, jeżeli już Huga nie będzie, no to będę. Trzeba było być twardym do końca i powiedzieć, że nie, nie zdążę, ale zdążyłem właśnie dojechać. Nie, ale właśnie mamy szansę, fajnie, będzie fajna audycja. Jeszcze raz, firma na migracji. Z Maciejem Binertem nadającym, to jest taka malutka miejscowość w Niemczech, a dokładnie jeszcze w Bayern, a dokładnie jeszcze w Oberbayern, a dokładnie jeszcze w Landkreis Weichheim-Schongau i w Schongau. A mamy godzinę 20.02 dnia 27 stycznia 2013 roku i z dopełnieniem obowiązku. Tak jest i dzisiaj będzie super audycja, lepsza niż wszystkie poprzednie. Zawsze każda następna jest lepsza i bardziej wyjątkowa i witamy was niezwykle serdecznie po tej stronie. Marcin Hugo Kosiński, który będzie tutaj jak zwykle skromnym interlokutorem we tle i będzie można dzwonić, o czym będzie Maciek zresztą przypominał, jak tylko zademonstruje dzisiejszy temat. Zademonstruję zaraz, wiecie co, tematów to mam parę. Parę mam tematów, ale od razu może zademonstruję te tematy. To takie, mam takie krótkie takie newsy sobie wypisałem. Przede wszystkim najważniejszy temat to projekt Centrum Polskich Produktów. Tutaj w niedaleko Schongau zaczyna nabierać rozpędu. Mhm. No i zaczyna nabierać rozpędu, w związku z tym dzisiaj opowiem wam o tym później. Pierwszy przedstawię może te tematy, żeby tak żeby narosła ciekawość. Miałem takie tematy, byłem ostatnio na spotkaniu pedagogów, byłem ostatnio, tak to jest raz w roku takie coś się dzieje, ludzi, którzy się zajmują takim czymś jak ja. Takie coś, informacjach tutaj od tych emigrantów, którzy żyją w tej samej miejscowości, którzy tu przyjechali też jakby poprzez moją zachętę. Kolejna osoba kupiła sobie mieszkanie. Mam już o tym filmik też zrobiony. Mam też taki temat właśnie Jugendamty. Nie wiem, na ile to będę mógł rozwinąć, w związku z tym, że są sprawy, które dwie osoby opisały i żebym się ustosunkował, tylko że w sensie jakby doradził, a tu bardzo trudno to zrobić. Także może ogólnie naświetlę temat. Mamy też naśladowcę, jest osoba, która tak samo otwiera sklep z oknami w Niemczech i to jest bardzo ciekawy temat. No właśnie, i teraz zadawać pytania, tak, można pod nickiem skype'owym kontestacja.com lub zadzwonić do audycji pod numer 222-195-321, to jest numer stacjonarny i tak właśnie sobie można do nas dzwonić. Mhm. Oj, ale się nagadałem. Teraz tak, właśnie, o tych pedagogach. W ogóle miałem sobie zrobić od zeszłego tygodnia, tak jak zresztą wam mówiłem w audycji, że będę sobie zrobił wolne i nic nie będę robił. I jak zawsze także nic z tego nie wyszło. Jak ja już sobie planuję nic nie robić, to znaczy, że albo po trzech dniach już zaczynam coś robić, albo po prostu, nie wiem, zaczynam nagrywać filmiki, albo coś tam, no jakieś pomysły mam nowe. I w tych dwóch tygodniach, najgorsze dla mnie, pierwsze trzy dni to jest taki odpoczynek, jeżeli sobie założę, że będę dwa tygodnie poczywał, zawsze jest mniej więcej taka sama dynamika tego procesu u mnie, a potem po prostu zaczynam znajdować sobie zajęcia, no i wpadłem na pomysł, żeby jeszcze tam parę rzeczy zmienić, i samochód zmienić, i tam jeszcze coś, a więc no jakoś nie da się, ale te trzy dni mi dobrze zrobiły. No właśnie, potem byłem, to był czwartek, tam spotkanie z pedagogami. Potem, wpadłem na pomysł, bo się dowiedziałem się tutaj zupełnie nieoficjalnymi kanałami, takimi tutaj ze źródeł mających powiązania ze służbami specjalnymi, że do Niemiec przyjeżdża Arnold Schwarzenegger i tam będzie robił jakieś wykłady czy coś podobnego. Ja w związku z tym myślałem, jak już jest taki facet tak blisko, bo też emigrant, też mu było ciężko, jak czytałem w książce, że było mu jak Austriakowi z nazwiskiem Schwarzenegger w Stanach Zjednoczonych, no bardzo ciężko.
I sobie pomyślałem, że napiszę do tego człowieka. Oczywiście tam jakoś, nie wiem, znaczy na pewno tego nie przeczytał. I tyle, co mam. Napiszę po prostu, że zaproponuję zrobienie wywiadu na temat emigracji. A tak wie, zawsze próbowałem, zawsze tak coś robiłem. Kiedyś napisałem do wielu znanych ludzi, do znanych sportowców, mistrzów świata, do no, biznesmenów największych w Polsce. No i właśnie o dziwo większość odpisała pozytywnie. Tak, proszę. Napisałem, że badam po prostu ludzi sukcesu, zajmuję się tym. Tak, proszę, spotkajmy się. Tylko, że na ogół to było tak, że nie miał to być jakiś oficjalny wywiad, gdzie jest to nagrywane. Ja nawet też zaproponowałem takie coś, że nie musi być do końca nagrywane. I odpowiedzi jakby, znaczy odpowiedź mam, tylko, że tak jakby nie było, żeby tutaj doprecyzować. Znaczy odpowiedź jest taka, otrzymaliśmy pańskiego maila, przemyślimy, czy tam zawarte w nim pomysły i odezwiemy się, także właściwie... No, nie ma jakiegoś odzewu, ale trzeba było spróbować. Nawet jak nic z tego nie wyjdzie, no to nie wyjdzie. Ale ciągle liczę na to, że wyjdzie. Teraz taką małą łyczkę sobie wezmę. Może Marcin coś by puścił, jakiegoś tam najnowszego dżingla. Najnowszego nie mam, ale puszczę najstarszego. O Boże. Z nazwą Gaz, tak. Więc już nie mam pojęcia. Z gazem. Nie pamiętam. Taki tutaj, no. Chodzisz wszędzie przyspieszonym krokiem. Może czas kupić gaz. Okay. Ha, 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 może czas kupić gaz. Ha. Dobra, a właśnie, jak mi to powiedziałeś, tego dżingla usłyszałem o tym gazie, to no, dwie takie myśli mi się nasunęły. O pierwszej nie powiem, bo ma to związek z pewnymi dwoma miejscowościami, znaczy miejscowości, z pewną miejscowością o nazwie Dłuczłonowej na Śląsku, a druga to jest anegdota już, ale jest to na faktach, co sam przeżyłem. Zeszłą zimę nie mogłem, znaczy miałem taką sytuację w samochodzie, jak wiecie, jeżdżę starymi raczej gratami. Jak zakluczałem ten samochód, chociaż ja tego ogólnie nie robię, nie zakluczam samochodu. Stało się jakoś dziwnym trafem, że zacząłem coś tam przekluczać tym zamkiem. I jak ten zamek, to był taki zamek pneumatyczny w takim starym samochodzie Audi i on jakby... I go nie chciałem zamknąć, czyli po prostu go zamknąłem i otworzyłem. Ale że to było tam na zewnątrz gdzieś z minus 10, może 20, coś tam się zawiesiło i taka tam pompka zaczęła cały czas działać. Ja to było wieczorem, ja ten samochód zostawiłem nad ranem, nie mogę ani samochodu otworzyć. No bo widzę, że on po prostu, ani też on nie znaje, nie da jakiś oznak, że on w ogóle ma prąd. No w związku z tym zadzwoniłem po niezawodne ADAC. ADAC przyjechał taki samochód serwisowy, serwisantem, mechanik, no, który mówił, o, samochód jest zakluczony i pompka jakby tam jakieś dawało znaki życia, należy go jakoś otworzyć, no, po prostu się włamać. No to sobie tam jakoś mówi, pan nie patrzy na to i mi zaczął tłumaczyć, jak to się tam włamuje, ale nie miał na to patrzeć. Po czym otworzył samochód, otworzył maskę, chciał naładować ten akumulator, powiedział, że jest wyczerpany z jakiegoś powodu, no właśnie w związku z tym centralnym zamkiem, z pompką od centralnego zamka. I teraz obejrzał ten silnik, a tam był silnik przerobiony na gaz, na paliwo gazowe. Ja bym powiedział, dużo o tym słyszałem, też to tak w Niemczech rozpropagowane nie jest. Wie pan może, jak to działa? Ja mu zacząłem tłumaczyć, że to jest tam parownik, to jest to i tu się on tam, gaz przechodzi w fazie ciekłej, tu się zmienia fazę lotną i tak dalej. Po czym, że już było zimno, zamknęliśmy samochód, został odpalony, weszliśmy do samochodu spisać dokumenty i teraz taka była jego refleksja, sobie usiadł, ale fajnie. Zobacz pan, jak to czasy się zmieniają. Niemiec uczył Polaka, jak się włamywać do samochodu, a Polak Niemca, jak gazować. To tak było na faktach. Taki humor mają mechanicy. Ale no, wesoła rzecz. To co, powiem wam o tym, co robiłem w tym tygodniu. Mało robiłem z działalnością, ale właśnie dużo z tą tutaj właśnie dziennikarską, którą zaczynam. Byłem na spotkaniu pedagogów. Ogólnie, wbrew pozorom, było mniej ludzi niż w zeszłym roku. Tam, no nie wiem dlaczego, teraz chodzi też o coś takiego, że w Niemczech są wydawane... To jest takie coś Betriebserlaubnis na tą pracę i coraz więcej ludzi tam nie może jakoś tego dostać. Nie wiem dlaczego. Pozwolenie, tak? Pozwolenie, ale pozwolenie tam trzeba udowodnić jakieś tam doświadczenie i takie rzeczy, ale jednocześnie, że ten też budynek, znaczy tu chodzi o nieletnich tylko, nie? O nieletnich. To, że budynek w przypadku, jeżeli się ma nieletnich, to tam powinien spełniać pewne normy.
odnośnie właśnie schodów, jakichś tam zabezpieczeń pożarowych i tak dalej, jest to teraz coraz bardziej zaostrzane i akurat powiem tak, że ten budynek, który ja do tego przeznaczyłem, niestety tych norm nie spełnia, choć tam przedtem też była 13 lat, zanim ja to wynająłem, to było 13 lat, tam był taki też ośrodek tego typu, tylko że dla dziewcząt. No a jednak się okazało, że 13 lat można było to prowadzić i potem ja to mogłem robić 3 lata czy 4 prawie, a w tym roku już jakoś nie mogę, bo to ten dom jest z 1908 roku. W związku z tym trzeba było poszukać nowego domu. No i nowy dom się znalazł, niestety droższy, nowocześniejszy, no ale już te warunki spełnia. Natomiast, no i ten Betrypse Lawni zostanie wydany, tam się trzeba troszeczkę udowodnić, przestać parę rzeczy do tego. No i to już zaczyna działać. I teraz właśnie wielu osób to nie dostało, dlatego że w Niemczech, żeby wykonywać właśnie ten zawód, bo jest tak Erzieher i socjalpedagogie. I ci wychowawcy, oni mają skończoną szkołę, to jest taka szkoła wychowawców, na przykład tu najbliższe jest w Rottenbuch. I oni, to jest 3-letnia szkoła, ale nie jest to szkoła wyższa. W związku z tym nie mogą o dziwo tego wykonywać. Nawet, znaczy mogą wykonywać, ale tam musi być to ta praca nadzorowana przez kogoś, kto ma wykształcenie wyższe, to jest w ogóle chore, bo mój taki jeden z mentorów, na przykład przyjaciel, kolega, ale człowiek, od którego się dużo nauczyłem, Adam, świętej pamięci, on nie żyje już, mam nadzieję, że mnie słyszy i bardzo go cenię, on był w takim ośrodku wychowawczym kucharzem. Miał wykształcenie, był po prostu kucharzem, ale dzieci go uwielbiały. On z dziećmi naprawdę dużo czasu spędzał, oprócz tego kucharzenia jednocześnie, no nie miał wcześniej żadnego wykształcenia, ciągle mu to wygadywano, dzieci wszystkie do niego lgnęły, on miał naprawdę świetnie się potrafi z nimi komunikować. One chciały z nim przebywać. Pomimo to, no, byli ludzie, którzy tam, nie wiem, powiedzieli, a ja skończyłem uniwersytet na przykład, nie wiem, w Pcimiu i ten Adam, on na pewno, no, on nie powinien tak tyle z tymi dziećmi rozmawiać i tak dalej. Absolutnie nie tędy droga w takich zawodach, właściwie to wykształcenie. Tak jak ludzie mówią na początku, powiem wam tak może o doświadczonych ludziach, którzy na przykład tam spotkają się na tych spotkaniach, to ludzie, no nie wiem, tam pracują już po 30-40 lat w zawodzie i psycholodzy i pedagodzy, głównie zajmujący się terapią, to mówią dzisiaj, że ta cała tam studia, czy to było w Stanach, czy to było w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy w Austrii, bo i ze Szwajcarii też takich mamy, to im dało może 5%, właściwie nie więcej. Ale co mówią młodzi, którzy jeszcze tego nie wiedzą, że to im nic nie dało, bo ja też tak myślałem kiedyś, jak ja, nie wiem, poszedłem na jeden kurs, drugi, trzeci, że wszystkie rozumy zjadłem i wszystko wiem i co to będą mnie nauczać. Ci ludzie powiedzieli tak, że no tam jedna osoba, ale nieprawda, bo ja właśnie skończyłem studia i tam się tyle dowiedzieliśmy i tak naprawdę to nic nie daje, bo tutaj warsztatem każdego człowieka w tym zawodzie akurat jest on sam, jego historia życia, jego postępowanie, jego sposób, system wartości, sposób postępowania. I tylko to, i rozumienie, ogólne rozumienie procesu terapeutycznego. I to wszystko. Także do tego wykształcenie jakieś formalne, jakby to nie jest gwarancją niczego, choć po prostu no my tak chcemy, żeby to było. Nie? Jakieś byśmy sobie chcieli, żeby coś tutaj nam zagwarantowało. No nie wiem, to na przykład to, że schody są szersze, no mało co tam gwarantuje, aczkolwiek można by to było jakoś uzasadnić logicznie. Ale w tym przypadku, że na przykład, nie wiem, ktoś nie ma jakiegoś takiego papierka, to nie do końca. Tak jak powiedziałem, ja jednym z takich moich idoli, ludzi, o których się bardzo dużo nauczyłem, jeśli chodzi o przekazywanie wartości, o ciepło rodzinne, o nawiązywanie kontaktów. Ten człowiek, który, on świetnie nawiązywał kontakty, on nigdy nie chciał żadnej innej pracy. On tylko chciał pracować z dziećmi, robił to już bardzo długo, miał poważanie, pomimo to, że był kucharzem i właśnie nie pomimo to, bo wszystko jedno, kim on był, no, miał po prostu podejście. Nie wiem, ci z was być może, którzy no, mają jakąś taką historię z domu dziecka, bo właściwie też do tych osób mówię, to wiedzą chyba, mają takie też doświadczenia, że zdarzało się, że mieli dużo
lepszy kontakt i dużo więcej jakby uwagi poświęcały im osoby niezwiązane z procesem wychowawczym. Teoretycznie nie powinny być związane niż osoby, no, a gorzej tą pracę wykonywały osoby spełniające te formalne wymogi, także to jest tylko na tyle, bo mam dwa pytania właśnie o to. I właśnie, a widziałem właśnie taką panią z Węgier, pani starsza osoba. No nie wiem, ja akurat nie byłem do momentu, kiedy ona prezentowała, dlatego że ja jak to tak się wypchnąłem, jak to zwykle na początek, ale nie dlatego, że jestem nieuprzejmy, tylko po prostu dlatego, że no, musiałem już jechać do domu, bo taka sytuacja była, mam jednak trójkę dzieci i pewne obowiązki jako ojciec też, a no, była też pani, która ponad miesiąc temu dostała tutaj pracę jako pedagog, jest pedagogiem z Węgier. Nie wiem, ile ma lat doświadczenia, powiedziała, że do końca, nie wiem, ale powiedziała, że 12, ale z tego jakoś powiedziała, że 17 przypadków miała, jakoś to do końca nie rozumiałem. Mówiła po niemiecku, aczkolwiek, znaczy, żeby to doprecyzować, mówiła jak na wykonywanie tego zawodu, bardzo słabo, ale ogólnie, tak jakby, nie wiem, ktoś przyjdzie z Polski, co ani by, ani me, no to świetnie mówiła, jak biorąc to pod uwagę, nie? Ale tak jakby, żeby już się tutaj wypowiedzieć i przekazać myśli, troszeczkę jeszcze brakowało, ale to absolutnie nie, no, nie ma tutaj na to wpływu, jak ona będzie miała podejście do dzieci. No, w tej chwili jest na takiej obserwacji, pracuje, już dostała tutaj od ośrodka mieszkanie. Powiedziała po prostu, że dzieci ma dorosłe, że jest wdową. No i po prostu sobie wyjechała, wyemigrowała za granicę i no, będzie pomagać dzieciom. I to jest właśnie miłe, że nie ma na to ani, nie wiem, odpowiedniego wieku, bo ta pani była grubo po 50. Nawet zgodziła się na wywiad, tylko tak jak mówię, no nie mogłem doczekać do końca i no i do niczego takiego nie mogło dojść. Ja zaprezentowałem swoje metody, które właściwie są ogólnie znane tam wszystkim tym osobom też, które mnie nadzorują, bo w Niemczech każda osoba, która robi taką działalność, jak ja na przykład, że jakby ona musi podlegać czyjejś kontroli. Niestety jest tak, a nawet stety, bo to jest bardzo dobrze właściwie, moim zdaniem, że no, te superwizje muszą być regularnie odbywane, że musi być nad tobą taki coach, który albo nawet na twoim poziomie, żeby to źle nie zabrzmiało nad tobą. Jest osoba po prostu taki twój przyjaciel, który po prostu no, całym jeżeli w wychowaniu można wpaść coś takiego jak Matrix, tak zwany, to się tak no Matrix coś takiego, że wpadniesz w pewien wir i zaczynasz żyć problemami tych ludzi. I właśnie ta osoba między innymi, oczywiście jej zakres zadań jest dużo, dużo większy, ale właśnie ona ci takie momenty w twoim życiu pokazuje. Ale to się jakby mało ma do tej działalności okna, bo o tym chciałem mówić, to się ma jakby więcej do działalności pedagogicznej. W związku z tym, że mam tutaj dużo pytań, czy Polak ma szansę? Oczywiście, że ma szansę, jak już ktoś bardzo chce. Niektóre urzędy wymagają, żeby uznawać dyplom, niektóre nie. Dyplom uznaje się bardzo prosto. Zależy, jaki to jest dyplom teraz. I teraz albo do Kultusministerium w Monachium, oni tam sobie sprawdzają. Wszyscy, którzy uzyskali dyplom po 2004 roku, są tak zwane traktaty bolońskie, które to regulują i jest uznawanie państw, które podpisały te traktaty, uznawają między sobą kwalifikacje. Ale to wtedy trzeba pisać gdzieś tam do KYN, zdaje się. Ja nie, akurat tego tam nie robiłem. Kiedyś tam mnie o to poproszono, to była taka, tutaj jest taka komisja, dałem tylko moje dyplomy, wziąłem to też taki wyciąg, co tam w Polsce się działo. Było to po angielsku, oni sobie to jakoś tam sami zrobili i to wszystko. Także jakby z tym to większego problemu nie ma. Po 2004 roku, przed 2004 rokiem tam trzeba jakoś coś tam takiego zrobić, że ja akurat nie wiem. Nie wiem dlatego, że ja jeszcze wtedy byłem w Polsce i robiłem to wszystko w Polsce, jednocześnie kursy szkolenia. Także już jako pedagogika typowo to robiłem to w Polsce i wszystko jedno. To już mi jest. Teraz tak, powiedziałem właśnie o tych pedagogach wreszcie. Dobra, ósma osoba zakupiła mieszkanie. Osoby, które tutaj przyjechały od maja 2011 roku, ale od maja to mówię tak jako taka data, dlatego że te osoby to częściowo mogą nadprzyjechać później albo dużo później, wszystko jedno. No, właśnie zaczynają inwestować w mieszkania, są z tego bardzo dumne. Nie wiem, czy tam jakoś mam
No po prostu, no mówią, że ich zainspirowałem, a mam nadzieję, że, no, że też tego, no to zrobiły, no wiedzą teraz, że zrobiły to naprawdę dla siebie, że to jest dobry krok. Te, które chcą, to rzeczywiście tu zostać. No i to tak miło jest, że inwestują w jakieś nieruchomości w Niemczech. Zresztą ogólnie strach był taki przed, w 2011 roku, że Niemcy wykupią ziemię w Polsce i nieruchomości w Polsce, a Polacy zasiedlą Niemcy masowo. Żadna z tych rzeczy się nie zdarzyła, a nawet okazuje się, że Polacy kupili więcej nieruchomości w Niemczech niż Niemcy w Polsce. I to z dużą przewagą. Także takie strach nie zawsze jest dobrym doradcą i takie przewidywania wszystkich nie zawsze się sprawdzają. No choć jeszcze życie się nie skończyło, może tak kiedyś będzie. Chciałeś coś długo powiedzieć, bo takie westchnienie usłyszałem? Nie, właściwie tak się zastanawiam, czy powiedzieć coś o wykupywaniu Niemców przez Polaków i przez Polskę, tam kolejnej nowej kolonizacji. Znaczy jest kolonizacja, no, nas jest dużo, jesteśmy młodzi, mamy dzieci, no, trudno to nie nazwać, znaczy kolonizacją, no, kolonizacja ma, niesie za sobą to, że jest to też wbrew woli kogoś innego. Ja myślę, że tutaj akurat biorąc pod uwagę to, co pracodawcy o nas mówią i to, co ja słyszę na co dzień, i to, co też widzę, jeśli chodzi o tutaj, bardzo lokalnie to o tym mówię, bardzo lokalnie, nie mówię teraz, nie wiem, ktoś powie zaraz, tak, tak, a ja wiem, a gdzieś tam w Brandenburgii jakaś tam partia powiedziała coś. Ja mówię o swoich doświadczeniach, ja nie jestem nigdzie indziej, tylko sobą i tylko o tych mogę mówić. Jeżeli mam pozytywne doświadczenia, tylko o tym będę mówił, a jeżeli ktoś tam powie, nie wiem, ja widziałem 100 meneli polskich w Niemczech, no to trudno, ale moje doświadczenia nie są takie. Ja nie znam takich ludzi po prostu. Być może tacy znajomie, ale to tylko tyle. Ja z takich ludzi właśnie nie czerpię inspiracji do tego, co robię, ani ich nie naśladuję i nie mam zamiaru, ani nie zajmuję się po prostu takim czymś. To niech się zajmuje ktoś inny. Fakty są takie, że to z mojego punktu widzenia, że ludzie tutaj bardzo dobrze zaczynają funkcjonować po czasie społecznym, szczególnie ich dzieci. Szczególnie dzieci. Jest taki duży strach. Właśnie najfajniejsze jest to, a co będzie z dziećmi? A właśnie dzieci najlepiej się to aklimatyzują, nie? Najlepiej po prostu się aklimatyzują dużo szybciej niż dorośli. Przede wszystkim większość pań tutaj od nas uczęszcza na kurs. Kurs, taki integracjonskurs. Miasto jest przychylne młodym ludziom i emigrantom. Tacy, którzy pracują oczywiście. Są szybko wydawane te zezwolenia na pobyt. No i tak jakoś to bardzo miło wygląda. Zresztą tą panią, która tam w tych biurach pracują, które wydają zezwolenia na pobyt, oni do mnie, znowu pani Binert, z jakąś osobą pan przyszedł i co ta osoba tym razem robi, a ty mówisz, a jest pielęgniarką, a jest tą i tą. Oni, to fajnie, bo nam tutaj pomoże, bo nie mamy pielęgniarek na przykład, albo nie mamy tam kogoś innego. No, tak to zawsze bywa. Teraz powiem wam jeszcze o... A powiedz mi taką jedną rzecz. No. Te dzieci, które tam przyjeżdżają z tych rodzin, one są później dwujęzyczne? Czy mówią tylko po niemiecku, czy jak to jest? Powiem, wiesz co, te dzieci na pewno są dwujęzyczne, dlatego że ja też ostatnio byłem tutaj, Ministerstwo Edukacji i Wychowania w Bayern organizowało taką konferencję właśnie na temat dzieci emigranckich i ja właśnie sobie na to poszedłem. To było na uniwersytecie, znaczy na Szkole Wyższej w Kempten. Ja pojechałem i tam było paru prelegentów, oczywiście, znaczy tak moim zdaniem ten, kto tam no, strona rządowa jakoś tam no najmniejsze takie miała... A zresztą w sumie, co mi tam oceniać, najmniejsze takie umiejętności oratorskie. No, nie, powiem, że było to bardzo nudne, tak jakbyś ustawę czytał, to co ona mówiła, właściwie jakbyś czytał to. No, albo jakbyś siedział na polskiej uczelni wyższej. No, albo jakbyś siedział gdzieś tam, no ale nie, no, polskiej uczelni to ja znałem, no, profesora Wastarowicza z Poznania, no genialni ludzie, stało się fajnie, szczególnie o rozwoju psychoseksualnym. To takie miało wszystko fajne podteksty, zaczęło miewać fajnie. Tak z tymi językami? I tak po prostu, jakbyś czytał, wziąłbyś codziennik ustaw, strona 250 mileć i sobie jedziesz. Pani ta po prostu, no, tam jakieś w tle leciały slajdy w ogóle, nieskoordynowane, a wszystko jedno. No. Chodzi o to, że no, było jak było, no ale no, na końcu, no tyle co przesiedziałem, rozdano też broszury. I takie szkolenia, takie informacje potem były przekazywane w każdej innej placówce wychowawczej, każdej szkole, każdej przedszkolu tutaj w Bayern.
No ja to też otrzymałem i sobie to poczytałem i tam właśnie jest tak, było napisane tak, że zaleca się jako ministerstwo, żeby dzieci w rodzinach emigranckich mówiły w języku, żeby mieli identyfikację narodową z naszą kulturą, z tą, którą wyrośli rodzice. Trudniej jest, jeżeli są rodziny mieszane, na przykład tam jest kobieta, nie wiem, z Turcji, mężczyzna z innego kraju albo z Niemiec, wtedy jest to trudniejsze. Ale tak, to nie są takie częste przypadki, natomiast częstsze przypadki są takie, jakie ja na przykład mam, albo jakie mają tu też wszyscy moi znajomi emigranci, gdzie po prostu są to raczej no, jednolici narodowo ludzie, jednolici językowo. I wtedy jest zalecenie takie, żeby po prostu właśnie dzieci uczyć tego, rozmawiać w tym języku, nie mówić, bo wiadomo, że my nie będziemy mówić tak świetnie po niemiecku, jak przynajmniej na początku, albo no, nie wiem, ile to potrwa, jak Niemcy, a więc dziecko też by się nauczyło takiego kaleczącego języka, a w związku z tym lepiej po prostu jest, zalecane jest, że mówić po prostu w swoim własnym języku, w którym wyrośliśmy, że tak, jakim jesteśmy native speakerami, a dzieci i tak się szybko języka nauczą i na przykład no, moje dzieci to bardzo dobrze rozpoznają, że w przedszkolu, w szkole muzycznej mówię po niemiecku i mówi no nie wiem, tak Zosia mówi to świetnie. Czyli nie ma jakichś takich zaleceń do germanizacji? Nie, znaczy ja no, nie, no, mogę tylko powiedzieć to, co ja wiem. No to, co ja wiem, to jest zalecenie ministerstwa, jest to na piśmie, żeby mówić w języku. Nie, to są jakieś, nie wiem, nie wiem, że takie coś rozpowszechnia. Wiem, że TVN ostatnio, to właśnie też nawiązuje do tych tematów Jugendamtu. Nie wiem, ale ja nie, znaczy ja, jako że współpracuję z różnymi, różnego rodzaju urzędami, okay, które zajmują się ogólnie pojętą właśnie pomocą. To nigdzie nie spotkałem się. Zresztą, no wiecie, ja też jestem imigrantem i dlaczego? No, dobrze wiedzą, jak ja mówię. Mm-hmm. No i na przykład. No i to jest na przykład taki fajny przykład. O, że na przykład mój przykład jest przykładem dla przykładów wszystkich innych. Jak rzucisz okiem na czata, to jest tam kilku oponentów. Albo, czekaj. Albo właściwie jeden oponent, który mówi pod kilkoma nikami. Nie wiem, ale to sobie tam krótko rzuć okiem. Ja tylko przypomnę, że tak. Słuchacie firma, audycji Proszę firma bardzo. Na emigracji. Nie patrzyłem. Witam wszystkich, a to jestem ja. Oczekuję treściwej audycji. O, jakieś oczekiwania są. No właśnie, dokładnie. Czekaj, powiem, że można dzwonić tutaj, bo zawsze lepiej jest zadawać. No, tak jak powiedziałem na początku, Hugo. No Hugo napisał telefon. No co jest? No. Ale ty nie odpowiadaj, wiesz, bo nikt nie wie, co jest na czacie, tylko jakoś. A już mówię, co jest na czacie. Hugo pisał, że jest numer telefonu. Maciek Fan, Maciek powiedział, że Niemcy nie wykupili ziemi w Polsce, a dopiero Niemcy będą kupować ziemię w Polsce od 1 maja 2016 roku. Mowa o tak zwanych ziemiach odzyskanych. No i co z tego? Jakby teraz nie mogli sobie Niemcy ziemię kupić. Nie wiem dlaczego. Panie Maciku, mija się z prawdą. O lata świetne, o właśnie, poszedł sprawdzić petycję do Strasburga, nie wiem o co chodzi, nie pisałem żadnej petycji do Strasburga. Właśnie, to chciałem się o tym jeszcze powiedzieć, bo to widzę. Ktoś sobie myśli, że ja muszę coś, nie wiem skąd ludzie wpadają na pomysł, że ktoś coś musi. Że ja coś w ogóle muszę, bo skąd ktoś ma, no, nie wiem, takie pomysły, skąd się biorą, jest to, znaczy ja wiem skąd się biorą, ale to też nie wytłumaczy wszystkiego. No jest takie coś jak analna, taka natarczywość i to jest też często wśród dzieci i młodzieży, ale jakieś są oczekiwania, to wiesz, nikt nie ma, no, może oczekiwać oczywiście czegoś, ale nie żądać, ja też nie robię nigdy tego, co ktoś oczekuje. Chyba, że za coś płacisz, wtedy możesz. A nie, no to wtedy, znaczy nie, jak ktoś mi za coś płaci, to może ode mnie oczekiwać, jasne, tak. No i tu ma tutaj absolutną rację i też tak będę... Też tak będę. No ktoś tam do Strasburga, no do Strasburga sobie można pisać nie jedną rzecz i co z tego, nie? No wiesz, do Strasburga ja mogę jutro napisać, że nie wiem, chciałbym zniesienia, nie wiem, kontroli policyjnych. No i sobie mogę napisać i co wtedy? No napiszę sobie petycję i co wtedy? No sprawdzę sobie petycję, sobie sprawdzi ją Teutonic Warrior albo Guten Morgen, Lord Blick. Guten Morgen, dobra. No i napisał do petycji do Strasburga, no i co wtedy? Nie zaleca się, tylko nakazuje się. A jeżeli dziecko nie mówi w języku niemieckim, to mówi słabo, gdy wchodzi do gry Jugendamt. O, to są fakty. Widzisz, jakie są fakty? Widzisz, kurde. Powiedz, o co chodzi, bo ja w ogóle się nie zgubiłem. Ja nie wiem, znaczy to czytam właśnie z tego. W sumie jedna osoba tylko, szkoda. I z 6 użytkowników online.
Teraz tak, hej, witaj, jak tam, to zajmę się czymś takim bardziej rozsądnym, bo no, tak jak mówię, no nie wiem, Hugo, chcesz napisać do Strasburga jakąś petycję, to daj tam, niech... można przecież pisać do Strasburga o wszystkim, co za problem, napisać czymś, nie? Wchodzi o dyskryminację w kontakcie z dziećmi rodzin dwujęzycznych, aha. No nie wiem, ja takiego przypadku w ogóle nie znam, żeby gdzieś jakaś była dyskryminacja, zajmuję się wychowaniem bardzo długo, powiem, a właśnie, no w sumie, to, nie wiem, to nie chcę o tym gadać, bo to jest jeszcze pełne, powiem tylko krótko. Ja, jak to jest z wygiadamtami? O właśnie, to powiem wtedy, Maciek, jakie jest moje doświadczenie. Skup się, Maciek. Spróbuję się skupić, bo czytam tutaj cały czas coś przewija się. Ja tak, wiecie co, sorry, ale tak szybko nie czytam. Tak samo też nie czytam wszystkiego powoli. Proszę, naprawdę, jeżeli mam coś odpowiedzieć, to nie może cały czas się ruszać. No. O Jugendamty wam powiem. Jugendamt. Co to jest? Jugendamt jest to taki urząd, Jugendamty są to urzędy powiatowe i one zajmują się ogólnie przeznaczone, ich powołaniem jest ochrona młodzieży, o. Dzieci i młodzieży. Przed tak, czym? Ja z tym, ja często jestem właśnie świadkiem na rozprawach sądowych, teraz też znowu będę, ostatnio też byłem na policji w takich sprawach. Generalnie pracownicy Jugendamtów, tak jak ja w tych sprawach jestem objęty tajemnicą. W związku z tym, na przykład nie wiem, ja, co ktoś tam mi podesłał, a wiem, Byte Eater, bardzo fajny rozmowie, podesłał mi właśnie linka do takiej tam sytuacji, że jakieś... jakiś Jugendamt tam polskiej matce, czy dziecko było Niemcem, coś takiego, znaczy dziecko było Niemca z Polką lub odwrotnie, jakoś tam zabierał to dziecko, czy jakoś tam tego typu historię, już dokładnie nie pamiętam, bo było to jakiś czas temu. Powiem wam tak, no znaczy z tego zrobiono audycję, znaczy czy program, który wyglądał w ten sposób. No, były tylko wypowiedzi matki, były tylko wypowiedzi kogoś tam jeszcze, zdawkowe takie nagrane wypowiedzi jakiegoś tam pracownika bliżej nieokreślonego, który tam podobno miał pracować w urzędzie, ale to nie w Jugendamcie. I tyle. Powiem wam, jak to wygląda tak z mojego punktu widzenia. Ja na przykład... To jak to w TVN-ie materiały? Tak? Jak to w TVN-ie? Znaczy, powiem wam jeszcze, dlaczego oni... No, słuchaj, teraz zobacz, teraz co TVN robi. Ja wam powiem, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, tak? Słuchajcie, gdybyście mieli jedną z matek, na przykład, osobę, którą ja się opiekuję, i ta matka cały czas by uważała, że Jugendamt, czy sąd, niesłusznie pozbawił je praw rodzicielskich i Maciej, i powierzył wychowanie Maćkowi sąd, tak? Tak się zdarza. I gdybyście tej matki, znaczy wiadomo, że jeżeli to się stało, to tam były przyczyny. Były przyczyny, ja powiem ogólnie, żeby było jasne, to jest zupełnie ogólne, nie mające wspólnego, nic wspólnego z żadnym konkretnym przypadkiem. To jest, teraz powiem tak, jakby to mogło teoretycznie wyglądać, aczkolwiek nie ma to wspólnego z żadną rzeczywistą sytuacją i proszę nie szukać tutaj, nie wiem, osoba, które wychowywałem, czy analogii. Które mnie znają, analogii. Nie, proszę tego tego nie robić. Ogólna sytuacja. Teraz na przykład jest, powiedzmy, pan Hugo. Dzień dobry. Miałby, no wychowałby dziecko i dochodziłoby tam do patologii. No albo jest alkoholizm, albo dzieci są no, bite. Ja na przykład miałem teraz ostatnio sprawę o bicie, to o tym możecie poczytać sobie, zobaczcie tam może jakieś wywiady ze mną w niemieckich gazetach i na forach, to zobaczycie sobie. Teraz miałem też taki obszerny wywiad o przemocy w rodzinie w Niemczech, tutaj w takiej znanej gazecie monachijskiej. I teraz tak, no jest tam jakaś, coś się tam dzieje, tak? Dziecko po prostu zostaje, no są informacje, czy ze szkoły, czy z policji, są tam często interwencje. Dziecko kradnie na przykład, teoretyczna sytuacja zaznaczam, dziecko kradnie, nie chodzi do szkoły, jest zaniedbane i było, nie wiem, 14 razy wzięte z dworca, gdzie robiło tam niewiadome rzeczy w wieku, powiedzmy, 13 lat, było 14 razy piane zabrane z dworca. W związku z tym wtedy policja o takiej sytuacji informuje Jugendamt. Informuje Jugendamt. Jugendamt wtedy mówi tak. No tak. Zostaliśmy poinformowani, sprawdźmy, czy tak jest. No to bierze to dziecko, sprawdza tą sytuację, bierze sobie całą dokumentację tego wszystkiego. No i mówi, no to tak nie może być, to do niczego nie prowadzi, dziecko już piąty rok nie chodzi do szkoły, no i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie do końca musi być taka sytuacja. Wtedy
no, zgłasza się do sądu, no i wtedy stara się po prostu rodzinę wspomóc. Rodzina taka o tą pomoc w większości przypadkach musi wystąpić sama. Rzadko kiedy jest ona jakby przydzielana siłowo. To się nazywa pomoc. I wtedy tak, działa to tak, że no taka osoba albo sama zwraca się po pomoc. I właśnie to w tym reportażu było. Ta matka mówi, ja chciałam pomocy, oni pomagali na początku. Tylko, że pomagali i w tym momencie dla niej to była pomoc, a oni się zorientowali, że to nie tędy droga. Ta matka, no dzieje się coś z dzieckiem, co nie jest dla niego korzystne w jakikolwiek sposób. A o co człowiek może prosić państwo o pomoc, bo nie rozumiem. To w czym państwo może pomóc? Aj, to jest tak rozbudowany system tak zwanej pomocy socjalnej, że tu wszyscy piszą masowo wnioski. Ja wiem, ale czy chodzi po prostu, to jest taki eufemizm na dajcie mi kasę, czy rzeczywiście coś masz na myśli innego? Nie, no eufemizm na dajcie mi kasę, oczywiście, no tylko, że ja muszę to nazywać tak, jak to się nazywa, no to nie nazywa się to wyłudzeniem, tylko o pomocą. Ja ci powiem, że inaczej, odejdę krótko od tematu. Ja na przykład, będąc powiedzmy w przedszkolu, pani do mnie mówi, kierowniczka, a może tak bym by tutaj wypisał pismo, przecież pani jest też emigrantem, panu się należą zniżki, albo w ogóle za darmo przedszkole, a ja wziąłem do ręki to pismo i czytam, ja tam naprawdę musiałem z siebie zrobić wariata. Musiałem udowodnić, że jestem, nie mam możliwości zarabiania, że nie wiem, kim tam, że nie potrafię nic i tak dalej. No było poniżające. Ja mówię, przy pani, ja tego nie piszę, mi dobrze idzie, dlaczego ja miałbym to robić? No ale to wszyscy robią, no to samotne matki, wie, dlaczego samotne matki? Dlaczego mają mieć zniżkę? Że są samotne i tak dalej. No tak zaczęła się taka dyskusja, ona no, w sumie tak się na tym skończyło. Oczywiście nie wypisałem, bo nie pozwala jakoś mi na to taka męczli się wurde po polsku godność taka, no. I teraz wrócę do tej sytuacji z tym teoretycznym podopiecznym. Wtedy, jeżeli tak, wpierw w ramach rodziny, oczywiście w ramach rodziny musi mieć miejsce ta pomoc, jakakolwiek, czy finansowa, czy po prostu osoba, która, nie wiem, zna się na wychowaniu i tam pomoże. Jeżeli ta osoba, która tam wchodzi do tej rodziny, zna się na wychowaniu, to wtedy ewentualnie jest podejmowana decyzja o zabraniu dziecka z tego środowiska. To już jest zawsze dramat, się zawsze wiąże ze sprawą sądową, ale często też matki, bo to na ogół są samotne matki, same też decydują się na taką sytuację, kiedy już naprawdę są bezsilne. I teraz właśnie dochodzę do najważniejszego punktu. Nie wiem, znasz takie powiedzenie, że w więzieniu siedzą tylko niewinni? No, już znam. Tak właśnie ci ludzie zawsze mówią, zaczął tak, siedzieć tak, za. Tak. I teraz większość z tych osób, które dziecko zabrano, ja z takimi osobami pracuję bardzo intensywnie. Oni oczywiście przy mnie mówią, jak jest, ale na zewnątrz wszystkim mówią, że im dziecko zabrano, one były tacymi wspaniałymi rodzicami. I teraz zobacz. Jest teraz taka sytuacja. Ja miałem na przykład taką sytuację, że matka oskarżyła urząd, właśnie ten tak zwany Jugendamt, i też mnie, no, że wychowujemy jej dziecko, a ona by je chciała dostać. Po czym poszła do prawnika, prawniczki. Prawniczka zajęła się tą sprawą, pierw tam intensywnie zaczęła badać, pisać petycje, może i nawet do Strasburga wszędzie, ale jak już zbadała sprawę, rozmawiając z tą matką już 10. czy 20. raz, zadzwoniła do mnie, powiedziała, wie pan co, ja z tej sprawy mam prawo zrezygnować, bo ja teoretycznie muszę bronić każdego. Ale ja rezygnuję, jeżeli wiem, że ona nie jest szkodzi dziecku. I ona właśnie tak ją broniła zaciekle przy wszystkich pismach, a potem po prostu podjęła decyzję, wie pan co, moje sumienie mówi mi, że to, co z tym dzieckiem teraz się dzieje, że ona jest u pana, podpowiada mi, że jest to właściwa decyzja. Będzie u matki, będzie się mu działa krzywda. W związku z tym, że z tą matką tam kilkanaście razy żalącą się rozmawiała. Także to jest fajna historia dla telewizji. I teraz, a jeszcze posłuchaj, teraz tak. Teraz, jeżeli ta matka by zadzwoniła po telewizji, telewizja przyjdzie do niej i zrobi świetny reportaż, jak to matki na przykład tam, nie wiem, z Ukrainy są poniewierane, bo zabierają im dzieci. I teraz, no, żeby to skonfrontować, telewizja przyszłaby na przykład do kogoś z urzędu, albo na przykład do mnie, chociaż to nie jest możliwe, bo nikt mojego imienia i nazwiska nie może podawać. A co ja bym mógł powiedzieć? Nic, bo ja jestem związany tajemnicą. I teraz, wiesz co oni powiedzieli? Proszę, nic nie mówi, a więc, ma coś na sumieniu. No właśnie, ojka.
No właśnie, no tak to funkcjonuje. No. Tak mniej więcej, podam taki przykładową. Właśnie taką przykładą, jak mogłoby to wyglądać, taki zupełny przykład, aż się nagadałem, straciłem wątek, a 222-195 czy 2.1 to jest tym, to jest telefon do kontestacji i Skype kontestacja.com, to jest za darmo zupełnie, i prowadzi Maciej Binert, audycja firma na migracji. Okej, okay, pedagodzy, mam, omówiłem Jugendamtę, mi się wydaje, że nie ma o tym co więcej mówić, zresztą z kim, no, tak, takie jest moje zdanie i trudno, no, żebym, nie wiem, coś tu jeszcze tam wymyślał, o jakim, no, nie ma, no, nie ma nic innego, mógłbym ten temat rozwijać i to bardzo długo, ale to też nie jest nie moja rola, ani się tutaj nie czuję, żebym, nie wiem, no, stawiał się za tą czy za tą stroną, bo po prostu żadną się nie wstawiam, opisałem tylko sytuację. Ktoś dzwoni do mnie. Witam, witam. Cześć, Michałem. Cześć, Mariusz. Cześć. Mariusz. Cześć. Ja mam takie pytanie odnośnie sprawy, która mnie generalnie denerwuje, że tak powiem, w krajach zachodnich, mianowicie polityczna poprawność. Mieliśmy ostatnio trochę tam gadania, jak to prawda jest w Anglii, sporo przypadków z USA. A jak jest w Niemczech z tą polityczną poprawnością? Wiesz co, znowu, pamiętajcie, moje zdanie, znaczy powiem ci tak, jak się spotykam z przedsiębiorcami, czyli ludźmi niezwiązanymi z jakąś polityką, ale ludźmi, którzy spokojnie, wolno wyrażają swoje myśli, to tam właściwie o państwie, no, na państwie nie pozostawiają suchej nitki. O funkcjonowanie państwa. Także jeżeli chodzi ci o tą polityczną poprawność, że można sobie mówić, co się chce. Ale nie, bardziej właśnie o to, wiesz, jak tam, że powiesz, że muzułmanie się nie integrują, a tu zaraz ci wyskakują, że jesteś faszysta, islamofob i w ogóle nie powinieneś, nie wiem, jeszcze ci tam chcą karę zasądzić, tak, wiesz, o coś takiego chodzi, o takie patologie. Zobacz, wiesz, no wiesz, za co mi piszą? No, tak samo, no wiesz, zawsze ktoś tam się będzie zgadzał, ktoś tam się będzie zgadzał, ktoś tam będzie żarliwym fanem i, nie wiem, czytał wszystkie rzeczy, które się o mnie pojawią, a ktoś jakoś tam będzie tak zupełnie, no, analnie wszystko negował, no będzie. Ale wiesz, w Anglii i w USA to jednak państwo obstaje za tym i zasądza te odszkodowania, więc o to się pytam przede wszystkim. Wrócić jeszcze, nie? No jest tak, że jeśli chodzi o taką polityczną poprawność, czy na przykład, no, teoretycznie, no, nie wypada, no, człowiek taki jest zawsze uznany za ksenofoba, który tam mówi coś źle o innych narodowościach, zupełnie oficjalnie. Co innego sobie ludzie myślą, i tak jak był taki przypadek takiego pana Saracina chyba, który tam, no, powiedział kilka rzeczy o właśnie ludności pochodzenia arabskiego w Niemczech, którzy z arabskimi korzeniami. Ogólnie, no, przy jakąś tam aprobatę społeczną też miał, bo wielu ludzi go popierało, aczkolwiek, no, stracił ważne stanowiska państwowe. Także tak to się skończyło, a więc polityczna poprawność uważam, że funkcjonuje, no, że niestety jest rozprzestrzeniana. W związku z tym też, no, w wielu rzeczach nie można mówić oczywiście dobrze. Na przykład nie możesz mówić dobrze o absolutnie w żadnym aspekcie nie możesz mówić dobrze na przykład o III Rzeszy czy o funkcjonowaniu narodowego socjalizmu. No tak, no, nie możesz o tym po prostu mówić i co zrobisz. No. No to jest jakby bardzo takie zrozumiałe, tak? Ale czy na przykład właśnie z tym jest, że, nie wiem, że coś powiesz, no, nie wiem, że ktoś jest murzynem, a on cię od razu pozywa o ten, o rasizm, tak jak na przykład w Stanach są takie, wiesz, głupie przypadki. Nie spotkałem się z przypadkiem, żeby ktoś murzyna pozwał o to, że ktoś go nazwał murzynem. Nie spotkałem się, choć nie mówię, że nie ma, bo zaraz, wiesz, no, może ktoś takie zna, ja takich nie znam, wiesz, ja też nie jestem politycznie poprawny. Uwierz mi, że wszędzie, gdzie idę, nazywam menelstwo menelstwem, złodziejstwo złodziejstwem, nawet jak to jest w urzędzie, to też tak nazywam. Ostatnio nawet też powiedziałem pewną taką kontrowersyjną rzecz, że system produkuje, i to słuchaj, powiedziałem to w szkole, że system szkolny generalnie edukuje przyszłe pokolenia ludzi, którzy są skazani na pomoc socjalną, także też to jakoś, no wiesz, no, wszyscy buzi otworzyli, jak tak można, no ale to tyle, no co, dlaczego mam mówić, to nie mam mówić tego, co myślę, nie? Ale wiesz, nie było żadnych takich konsekwencji, że tak powiem, prawnych i ściągania po sądach, czegoś takiego. Nie było. No w sumie tu jest, jak widzę, lżej to traktują. Jeszcze taka druga sprawa,
coś do mnie mają, nie każę sąda chodzić, a uwierz mi, że w sądzie jestem bardzo często. Ale z takich powodów, czy z, nie z innych? Nie, z innych zupełnie, tak, tak. Jeszcze taka jedna rzecz cię chciałem prosić tak przy okazji, bo ja często proszę, jak jestem w towarzystwie, jakąś osobę o opowiedzenie kawału. Zwyczaj to sobie mówią, że nie znają żadnych kawałów, ale jak się oprawda przypnie do muru, tam na pewno jakiś znasz, tam na pewno jakiś słyszałeś, to wie ci. I to często to trochę tam powiedzmy ludzi, o ludziach mówi, tak? Jakie to są? Właśnie jak mówię, w tych głupich krajach, gdzie jest ta strasznie wysoka poprawna polityczność, to o niektórych kawałów się po prostu nie opowiada. I chciałbym cię zapytać, jak byś określił, powiedzmy, poczucie humoru Niemców, z czego się oni śmieją, tak wiesz, jak na przykład sobie opowiadają dowcipy, albo w ogóle czy opowiadają. Tak, powiem ci jeszcze raz, żeby znowu było jasne, bo ktoś powie, nie, ja znam smutasów, nie wiem, ja nie znam smutasów, znaczy smutasy raczej są ludźmi, którzy mnie ciągle tam, no chcieliby tam, raczej są to ludzie, bo na mnie też często ludzie reagują bardzo atakująco albo zupełnie bardzo miło, no i raczej smutasy należą do tych, którzy jakoś niesympatycznie, nie sympatyzują ze mną. Także nie znam, a jeśli chodzi o ludzi, no poczucie humoru, jak mam, no jak rozmawiam, zależy z kim rozmawiam, tak? Ja tutaj chodzę na szkolenia i też ze szkolenia z urzędu tego, no, Gesundheitsamt, nie wiem jak to jest, od tego tam, od zdrowia i z jakichś innych, no i tam spotykam dużo ludzi, no to właściwie powiem ci, że takie szkolenie wesoło, bardzo wesoło przebiega i to wesoło nawet, no nie wspomagając się niczym, jakimiś innymi środkami. To taka wesołość wychodzi po prostu sama, sytuacyjna, sama z siebie. A z czego najczęściej żartują Niemcy? Nie wiem. Z czego żartują Niemcy? Z Polaków? Nie. Wiesz, gdybyś chciał słyszeć teraz, tak, z Polaków się naśmiewają. Nie, no żartują, nie wiem. No. Ogólnie no, humor też można powiedzieć, każdy ma, no jaki ma. Ja na przykład mam takich przyjaciół, ostatnio opowiem taki właśnie Polak, humor o Polakach, który, no słyszałem często też tutaj w jakichś tam kabaretach można usłyszeć. O kurde, mamy 20:47. Powtórzę jeszcze może firma na migracji. Zaraz Maciej będzie opowiadał kawał. On nie będzie może jakoś tak super śmieszny, bo stary i taki już no, nie do końca na miejscu. Murzyn otrzymał obywatelstwo niemieckie, chodzi sobie po mieście, mówi, tak się cieszę z tego obywatelstwa, z tego całego socjalu i tak się cieszę, że pierwszego napotkanego Niemca to mu podziękuję za to, że mi dano taką szansę i od razu ucałuję tak z języczkiem. No to spotyka pierwszego Niemca, mówi, cześć Niemcu, cieszę się, że daliście mi taką szansę w tym kraju, że mam tutaj tak dobrze, mogę cię za to ucałować, a potem mówi, ale ja nie jestem w ogóle Niemiec, jestem Turek. A, przepraszam. Spotyka kolejnego faceta. Cześć Niemcu, rzucą się mu na szyję, obejmują, mówi, ja się tak cieszę z ciebie, że daliście mi Niemcy taką szansę tutaj, że mogę tutaj żyć i mam tak wspaniałe zasiłki. A ten facet mówi, ale nie jestem wcale Niemiec, jestem Ukrainiec. A, to przepraszam. No to idzie do następnego i tak samo rzuca się na niego i mówi, dziękuję ci za to, że tutaj mam takie wspaniałe szanse dostałem i że ten zasilacz od razu i to wszystko, że jestem Niemcem dzisiaj. Czy mogę ci za coś podziękować? A potem mówi, ale wcale nie jestem Niemcem, jestem Polakiem. A on mówi, no to kurde, gdzie są ci Niemcy w tych Niemczech? A ten Polak mówi, a może w pracy? Fajny, ale dużo mówi o tym, muszę przyznać. Dobre. Dobra, Mariusz, muszę cię zrzucić. Nie, ja jeszcze opowiem jeden kawał tak też w odwecie. To krótki, więc, dawaj. W Niemczech, więc wchodzi Ruski na dyskotekę w Niemczech i się zaczyna bawić i ma t-shirt, i na t-shircie napis, Turcy mają trzy podstawowe problemy. No i tam się bawi, podchodzi do niego taki byk, Turek, ty, Ruski, chcesz w ryja? A Ruski mówi, i to jest właśnie pierwszy wasz podstawowy problem, wszystko bierzecie zbyt mocno do siebie. No i tam się bawi, w końcu wychodzi, a tam taki tłum Turków, wszyscy tacy nabici. No Ruski, teraz dostaniesz łomot. Na co Ruski tak po zjednych palcach mówi, i to jest drugi z waszych podstawowych problemów. Niczego nie załatwiacie samodzielnie, tylko idziecie zawsze grupą. No to ci Turcy wyciągają noże, już po tobie. Na co Ruski odchyla płaszcz, wyciąga kałacha, przeładowuje. I to jest właśnie trzeci z waszych podstawowych problemów. Na strzelaninę zawsze przychodzicie z nożami. Bardzo dobry kawał. No. I to był Mariusz, dzięki ci wielkie. Się Mariusz rozbawił, fajny. Ty, muszę zapamiętać sobie takie kawały, a widzisz, pewnie nie dojdę dzisiaj do wszystkich tematów.
Dobra, skończę już to, bo to nie, jak po prostu mi się o czymś nie chce mówić, to nie będę mówił. Jak ktoś chce tam koniecznie jakieś rozwijać tematy Jugendamtów, nie wiem, niech się spyta jakiegoś rzecznika prasowego, co tam takiego, nie, jak ktoś uważa, że to jest jego jakiś tam cel i jakiś temat do dalszych rozważań, no to tak, ja nie uważam, no, znam jak to funkcjonuje. No, jestem też często w Jugendamtach, w różnych miastach, nie tylko tutaj landowych, ale nie tylko w Bayern, jeszcze jestem też w różnych miastach i bywałem też w różnych miastach. No funkcjonuje ten system, jak funkcjonuje, ja nie podejmuję się tutaj go zmieniać, ale na pewno, właśnie jeszcze coś, no nie wykluczam, jeżeli już coś tam się stało, że przy takiej wielkiej machinie są też błędy, także ogólnie nie wykluczam, nie, że to akurat chodzi o Jugendamt, ogólnie nie wykluczam tego, że jeżeli coś robią ludzie, tam pojawią się nieprawidłowości i błędy. W związku z tym, z tą teorią błędów ludzkich, też w Jugendamcie błędy zdarzyć się mogą. Tego właśnie nie wykluczam i proszę to sobie wziąć też do serca, że no tak jak no, musimy wiedzieć, jaki człowiek jest. Jeżeli uznamy, że człowiek jest taki, jaki jest, że popełnia błędy, w związku z tym może też mógł też popełnić gdzieś błąd, no i to trzeba, no z tym się trzeba też po prostu zająć, trzeba zrobić coś, żeby ten błąd się nie powtórzył, no a to już muszą się zająć ci ludzie, którzy o tym decydują. Ja nie decyduję o takim czymś. Natomiast no tak to tak mniej więcej powiedziałem, jak funkcjonuje tak zwany Jugendamt. Przede wszystkim Jugendamty też mają ograniczony teraz budżet. Ciągle ograniczany, także nie wiem, jak to jeszcze długo będzie funkcjonowało w tym systemie, tak, dlatego że no, na wiele rzeczy jest ograniczany. Jak wiem, że jak już jeśli chodzi o Jugendamty, to pracuję już kilkanaście lat, bo jeździłem na różne praktyki, kiedyś się interesowałem bardzo różnymi sposobami wychowania innymi niż w Polsce, także już jeździłem pierwszą praktykę w Jugendamcie i w ośrodku, znaczy w ośrodku takim, który jakby no, prowadził Jugendamt, odbyłem w 2000, zdaje się, trzecim roku. Tam byłem miesiąc i to świetnie, jak to opisywałem potem w Polsce ludziom, jak to funkcjonowało, to fajnie. Byłem też w różnych innych krajach, znam system hiszpański, znam system amerykański, tak, w niektórych stanach, jakie są formy pomocowe, znam system francuski, byłem u fajnego faceta we Francji, jednego, który prowadził właśnie też odpowiednik Jugendamtu niemieckiego we Francji, prowadził dla dzieci taką szkołę kajakową, potem miałem drugiego, który prowadził zakład, który odrestaurowywał starodawne Citroeny, także no to nie wyglądało. Z malarzami, jakiś pyta się ktoś. Nie wiem, jak jest z malarzami. No jak jest, znaczy powiem ci tak, jeszcze raz, tutaj jeżeli powiem ci, jakie jest tutaj miejscowości, gdzie mieszkam, 2,3% bezrobocia, to teraz sobie wyobraź, kim trzeba być, żeby pracy nie znaleźć. Ale i teraz właśnie nawiążę do tego, co chciałem powiedzieć, bo dzisiaj akurat odesłałem jednego chłopaka do domu. Był u mnie miesiąc, oczywiście nie, no był tutaj chłop, znaczy, jasne dla was jest, że przyjeżdżają ludzie, dzisiaj też jest fajna rodzina w drodze, ja tego pana od razu zatrudnię, teraz też będę zatrudniał, dzisiaj uzgodnił o nowych 5 osób i tak co chwilę, no są jakieś oferty pracy, o właśnie, gdyby ktoś chciał, to jakby jutro jest praca dla mechanika samochodowego na złomie, gdyby ktoś chciał taką pracę wykonywać, to proszę przyjechać, albo się skontaktować chociaż, no. I teraz dzisiaj, no przyjechał jeden pan, grubo po 40, na dworzec miesiąc, ponad miesiąc temu. Znaczy zawsze między mną, a nie zawsze ludźmi umowa jest taka. Ja wam za darmo tutaj was utrzymam, dam wam mieszkanie wszystkim emigrantom, którzy chcą spróbować. No i po prostu no, będą mieli gdzie mieszkać, będą mieli co jeść, o ile mam takie możliwości lokalowe. I wtedy no przyjechała jedna z osób. Halo? Halo, witam. A ktoś dzwoni. Halo. Dzień dobry, z tej strony Marek, dzwonię z Trier. Chciałem panu Maćkowi zadać parę pytań. No cześć Marek, jakbyś mógł tylko wyłączyć tam radio we tle, bo tam się, wiesz, leci jakieś takie z opóźnieniem, będzie wtedy nam wygodniej rozmawiać i możesz dawać pytania, dawaj. Okej, czyli trzeba dzwonić jeszcze raz? Nie, to wyłącz radio, wyłącz. Bo jest zapóźnienie. Okej, wyłączyłem. Tak, zawsze podają. Tak. Panie Maćku, ja czytałem pana, słuchałem pana audycji i czytałem komentarze pod pana po prostu tam wpisami i chciałem się dowiedzieć, bo to też jest ważna sprawa, która się tyczy po prostu obywateli niemieckich, polskich, którzy tutaj żyją w Niemczech przez jakiś czas.
jak można nabyć obywatelstwo niemieckie według po prostu tego, co tam ludzie podpisywali pod tymi komentarzami. Tak samo jak jest z możliwością notyfikacji dokumentów, dyplomów i po prostu podjęcie pracy w urzędach, które według tych planów są zabronione przez państwo niemieckie, żeby Polacy mogli je wykonywać. Ja nie wiem, Szczyka, wiesz co, możesz powtórzyć to ostatnie, że Niemcy zabraniają, tak? Jest po prostu lista zawodów, które Niemcy nie dopuszczają do wykonywania, jeżeli nie podejrzewa się obywatelstwa i tak samo tyczy się do tego, jak wygląda sprawa na przykład z zawodami, które są koncesjonowane poprzez posiadanie tytułu mistrzostwa. Nie, wiesz co, z tymi mistrzostwami nie rozumiem, wiesz? O co chodzi? Mistrzostwa powiedziałeś. Mistrzem w zawodzie, na przykład mechanik samochodowy, stolarz, żeby można było podjąć działalność w Niemczech i otworzyć firmę w Niemczech. O to mi chodzi. Jakbyś był stolarzem na przykład, tak? Na przykład stolarzem czy mechanikiem samochodowym. Chodzi o te po prostu zawody, które są koncesjonowane, tak jakby można powiedzieć, przez państwo niemieckie. O to mi chodzi głównie. I chodzi o to, że jeśli chodzi, bo to wiesz co, może zacznę wtedy od tego ostatniego, dobra? Halo, halo? Tak. A jesteś. Tak, ja słucham, co? Zacznę od tego ostatniego, jeśli chodzi o koncesjonowanie zawodów, to nie wiem, znaczy, można to nazwać koncesjonowaniem, no w Polsce tak samo są tytuły, tak jak powiedziałeś, mistrzowskie, już w ogóle zrozumiałem, że to jest mistrzostwa, że ludzie muszą być na jakichś mistrzostwach, rozumiesz? No nie, chodzi o to, że po prostu Izba Rzemieślnicza wymaga tytuł mistrzowski i po prostu jego uznanie w Niemczech, żeby można było sprawować, powiedzmy, było wykonywać pracę jako mechanik samochodowy lub stolarz. Ja to znalazłem na internecie, dlatego pytam. Wiem, fajnie. Ja żartowałem z tym, no co ty, wiesz, przestań. Co tak wszystko poważnie ludzie bierzecie? No nie, poważnie nie, ale jeżeli się chce po prostu doinformować, jakie są możliwości, jakie są... Tak. Jakie są po prostu prawne fakty, to warto zapytać, prawda? Co? Ja nie jestem stolarzem, ale wiem, jak to jest tutaj u ludzi, których ja wychowuję. Jeżeli ktoś zdobył to w innym kraju, idzie takiego czegoś jak Handwerkskammer i to jest tylko zawody rzemieślnicze, to nie są to, nie wiem. No. I tam sobie może po prostu takie świadectwo potwierdzenia danych kwalifikacji uzyskać. No i to tam jakiś czas trwa, to jest sprawdzane, weryfikowane, natomiast nie wiem, żeby to był jakiś chłopak, żeby to było, co ja mówię, jakiś kłopot. Chłopak, to powiedziałem, rozumiesz, mam w głowie obraz tego chłopaka, co to robił. I chłopak miał to z kraju, już ci powiem, jaki, z dwóch krajów miałem takie coś. Jeden był to Bośnia, Hercegowina, a drugi, teraz widzisz, nie wiem, czy to była Brazylia, czy Argentyna. Spoza Unii, to są kraje generalnie, które nie podlegają pod ten temat, tak jakby można powiedzieć. No. I tam on właśnie takie coś robił, tak zwane takie jakieś dodatkowe doszkolenia, kursy i to jeden był nawet naprawiaczem wind. Wind to takie, wiesz, jest takie coś, co wozi ludzi do góry. Żeby to, no. Winda, jasna sprawa, tak. No, bo to może jak wind, to wiesz, mogło równie tam zabrzmieć, że wina czy tam coś. No to... No i on to zrobił, no tutaj jest, pracuje, jak i w tym zawodzie pracuje. Także, no tak to wygląda. A sprawa, panie Maćku, jeżeli można wejść w słowo, jak wygląda po prostu, bo tam na pana stronie pisze, że można by nabyć na przykład obywatelstwo po latach 7. Jak to wygląda po prostu, bo to z tego, co też to sprawdziłem w internecie, jest od landu do landu różna sprawa, więc jak to wygląda, powiedzmy, w życiu? W życiu, nie, ja ci powiem, jak to wygląda tutaj, gdzie ja mieszkam. W landzie Bayern. To wygląda tak, że 7 lat trzeba tutaj mieszkać, trzeba parę rzeczy, które trzeba jeszcze tutaj zrobić. Dokładnie to jest tak. Jeśli chodzi o 7-letni okres, to musisz przejść taki kurs integracyjny, to jest taki kurs, już co, o tym jest w filmikach, możesz sobie zobaczyć, ja nie wiem, po co mam to dwa razy mówić, jakbyś tam sobie zobaczył moje filmiki, to o tym jest. Jak ja robiłem ten kurs, ja też go robiłem, i tam troszeczkę opowiadam. No to jest taki kurs, robisz go, jest to proste, te pytania są takie w sumie, no dla mnie bardzo, nie wiem. Przerwa, to jest tylko jeden kurs, czy są dwa, powiedzmy, kursy czy egzaminy? Nie, już ci mówię, to jest tak, kurs wygląda tak, to znaczy tam jest, czekaj, tych godzin jest chyba, nie wiem ile, ale to jest w setkach. Jest taki kurs integracyjny, go sobie tam za niego się zapisujesz i on ci upoważnia do tego, żeby złożyć dokumenty o obywatelstwo po 7 latach. Jeżeli go nie zrobisz, to po 8. I teraz, żeby złożyć dokumenty o obywatelstwo, B1, nie, B2, czekaj, kurde, jak to było? B1, tak.
B1 musisz mieć poziomość, znajomość języka na poziomie B1. No mi się wydaje, że to jest bardzo proste, naiwnie, a już w ogóle po takim kursie. Ten kurs też to tutaj możesz sobie zrobić w Bildungskolleg. Oni wiem, że VHS-y mają licencję w całych Niemczech na organizowanie tych egzaminów. Ale kurs jest, możesz sobie zrobić to w takich placówkach, które się tym zajmują i to ci upoważnia, jeżeli przecież taki kurs integracyjny i na tym poziomie B1 i zdasz ten egzamin B1, to sobie tam zobaczcie, co to jest B1, to jest jakiś tam, że jakiś poziom według jakiejś klasyfikacji tam językowej, musisz sobie to sprawdzić. I potem masz możliwość po 7 latach zdobycia obywatelstwa. Tam jeszcze trzeba mieć tak, jakiś pobyt tutaj. Nie możesz wejść w konflikt z prawem, aczkolwiek to znowu taka rzecz, gdzie nie jest tak, z mojego doświadczenia nie jest tak, bo ale to zaraz o tym opowiem. To jest tak napisane, bo ja to też czytałem i zadałem to pytanie prawnikowi, który, większość, powiedzmy, powiem wam tak, ludzi osadzonych w zakładach penitencjarnych, bardzo dużo z nich się stara o obywatelstwo niemieckie, bo nie są Niemcami i nawet jak są osadzeni, się o to starają i to prawnicy robią. Także oni, widzisz, mają wyroki, a takie starania rozpoczynają. Właśnie się pytałem prawnika, jak to... Jak jest kryterium po prostu tego, się nie tyczy, ale tej karalności, bo to jest ciekawa sprawa. Kryterium. Jest kluczowa sprawa. Kryterium jest takie. Jest napisane, osoba niekarana. I teraz słuchaj, ja wiedząc, że ten jest stamtąd, ten jest jeden z Brazylii, jeden jest z innego kraju, jeden jest z Bośni, jeden jest z Grecji. No i wszyscy siedzą, jednocześnie już składają takie, czy uczą, schodzą na kursy, na obywatelstwo, to sobie zadałem pytanie, po co wy to robicie? Ja tutaj doczytałem, wziąłem sobie taką informator, i czytam sobie o tym, że nie może być osoba niekarana między innymi. I właśnie on mówi, to idź do naszego prawnika, bo ja nie wiem, nie? I jest taka organizacja prawnicza, to się nazywa Niebieski Pierścień, coś takiego. I Biały Pierścień, Weissering albo Weissering, to jest Niebieski Pierścień, Biały Pierścień, tak. I w tej organizacji prawnicy pracują za darmo na rzecz jakichś tam celów szczytnych, nie? Na rzecz na przykład takich ludzi. I oni po prostu tym ludziom całą tą sprawę prowadzą i oni mówią tak, dokładnie jest tak zapisane, ale te osoby, ja mówię, to dlaczego oni dostają obywatelstwo? Mówi, właśnie dlatego, że jeżeli już się skończy wyrok, to w Niemczech po wyroku jakiś czas jest człowiek traktowany jako człowiek z carte blanche, bez wyroku. Także to nie jest taki do końca, że coś tam kiedyś, nie wiem, ukradłeś lizaka w sklepie, jak miałeś, 2,5 roku i teraz już nigdy nie będziesz mógł być Niemcem, ale to, wiesz co, z tym, ja nie jestem specjalistą, dopytaj prawników, wiem, że takie rzeczy się dzieją i i sama nazwa wskazuje, jeżeli ktoś jest osadzony i są dla nich takie kursy, widzisz, ja po prostu nie znam tematu aż tak dogłębnie, więc dlatego pytam. Nie znam też, nie znam tak dokładnie. Spytaj się takich prawników, ale generalnie, to są takie wszystko wiadomości, gdybym powiedział ci, co przeczytałem w informatorze, to by wyglądało tak, że absolutnie jest taka, że taka osoba nie ma w ogóle nigdy szans, bo nie wiem, bo tam jechała 20 km kiedyś za szybko i jeszcze przewróciła znak drogowy. Tak, panie Maćku, ja tam po prostu na tyle, na ile znam język, po prostu doczytałem się, że chodzi o to, że człowiek nie może mieć obywatelstwa, jeżeli ma wyrok powiedzmy powyżej 90 dni aresztu. Nie ma takiej możliwości, żeby się starał o obywatelstwo, jeżeli ma taki wyrok uznany. Na tyle, na ile ja rozumiem język, po prostu tyle się doczytałem. O widzisz, to już jesteśmy bliżej, widzisz? To może to jest właśnie ta furtka, nie? Także widzisz, to jest już mamy... widzisz, już jesteśmy bliżej rozwiązania tematu, nie? Wiesz, tak, to takie, na ile znam język, tyle było moje, powiedzmy, do sedna, jeszcze tak mogę się wyrazić. Ale nie chcę przedłużać dłużej. Dziękuję bardzo za... Nie zatrzymaj się. Za informację. Dobra, proszę. I pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Do widzenia. Tak, miałeś pytanie, bo tam jeszcze coś było na początku. Zresztą pytanie było takie, że teraz nie bardzo pamiętam, co pytałem na początku, a chodziło mi głównie o właśnie tego sprawę obywatelstwa, sprawy związane z firmą, z zawodami, które są niekoncesjonowane i z podejściem, bo mam też paru znajomych, którzy chcieli podjąć pracę na przykład jako pedagog. I tam pisze też tak samo na stronie niemieckiej, że nie można podjąć, bo to jest
urząd, który jest sankcjonowany jako urzędnik państwowy bez obywatelstwa, nie ma takiej możliwości. Nie jest tak, nie jest tak. To ci powiem od razu, ja pracuję jako pedagog, normalnie socjalpedagogę, tak się też tutaj tytułuję, tak mnie też tytułują w pismach. Ja dostałem tak zwaną licencję na prowadzenie tej działalności i... Znaczy to jest, przepraszam, że wtrącam się, słowo szkoła państwowa czy szkoła prywatna? Nie, ja nie jestem, znaczy w szkole ja współpracuję tylko ze szkołą, z dwoma szkołami współpracuję. Czyli ja to nie jest etat państwowy czy prywatny, to... Nie, 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 bo słuchaj, rzeczy te, które ja robię, są to typowo prywatne dla dzieci niepełnosprawnych. Aha, aha. No, także w państwowej nie, no w państw... jeżeli urzędnik państwowy w ogóle, no to musi mieć obywatelstwo, musi być to obywatel Niemiec, aczkolwiek nie musi być tamtym obywatelem Niemiec od zarania dziejów, tylko może być stać się obywatelem Niemiec. Ja tu miałem tutaj też policjanta na przykład, który no widać, że no nie wiem, nie jest Niemcem z dziada pradziada, a jego akcent świadczy o tym, że jest bardziej gdzieś tam pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego, chociaż się nie pytałem, ale wszystko jedno, no jest tutaj z nami, tutaj się udziela, tutaj oddaje siebie, także no są lekarze, na przykład, nie wiem czy lekarz, no, ja nie wiem, ja znam lekarza, który jest Ukraińcem i ma ciągle ukraińskie obywatelstwo, jeździ w karetce, a słuchaj właśnie, o zobacz, a powiedz taką sytuację jak ja. Ja na przykład mam takie coś, zezwolenie na jeżdżenie na niebieskich kogutach, pojazdem uprzywilejowanym, nie? Robiłem to w policji, to zezwolenie, także mogę takim samochodem w razie czego jeździć. I powiedz, weź się tam kogoś spytaj, może, bo ja nie wiem, czy zobacz, ja jestem obywatelem Polski, policja o tym wie, pokazałem polskie prawo jazdy, do tego przeszedłem kurs jako Polak, zobacz, mogę, jako policyjnym pojazdem, czyli mogę jeździć, ale nie mogę być policjantem na przykład. Dziwne, nie? A mam takie. No to jest jakaś luka w prawie, która chyba nie reguluje. No, to robiłem, ja na policji to robiłem, nie? Zaświadczenie, że mogę po prostu prowadzić pojazd uprzywilejowany, nie? Świetne, nie? Że wie pan co z tego, co ja wiem na przykład do prowadzenia, bo tam pan wspomina na przykład o kursie Krav Magi czy takich innych spraw. Z tego co wiem, na przykład do tego też jest potrzebna licencja trenera, tam B1 czy C1, jakieś tam są różne licencje, nie chcę w to wchodzić, ale nawet do takich rzeczy są potrzebne w Niemczech licencje, więc to nie jest też tak do końca bardzo proste, żeby można było coś prowadzić i się w czymś udzielać bez papieru. To jest mimo wszystko kraj dość biurokratyczny, żeby tak... Jest. Ja przecież oczywiście nie mówię, że tak nie jest. No jest biurokratyczny, przecież skąd ta cała biurokracja? No, Niemcy z tego słyną. Ale właśnie chcę powiedzieć, że w tej całej takiej, wiesz, no, ja bym tylko się nie koncentrował na tym, bo wiesz co, to się, znaczy, mi się wydaje, że w tej rozmowie za bardzo się koncentrujemy na tym, czego nie można. Nie? I nie wiem, czy to jest do końca taka droga. Czy to jest no do nie, końca... droga czy to może to... nie jest do końca dobra, ale wie pan, chodzi chyba w tym wszystkim o to, żeby jeżeli ktoś to słucha, to żeby wiedział, na co się można stawić negatywnie, a pozytywy będą po prostu taką pozytywną reakcją, że akurat to się udało, ale mi się wydaje, że tutaj powinien przyjechać do kraju, mając świadomość tego, że na te sprawy trzeba uważać, prawda? Bo te sprawy nie są proste. No, ale tak mi się wydaje, nie wiem, może się mylę. Nie mylisz się, nie mylisz się. I teraz zobacz, chcesz wyjeżdżać, no to uważasz, tak? Zadałeś sobie trud, nie wiem, zorientowania się. Wiesz, ja nie jestem, sorry, ja lubię stolarzy, lubię ten zawód, ale nie jestem nim, przepraszam. Nie? I co mam teraz tak za stolarzy, teraz wiesz, odpowiadać, ja nie robię audycji dla stolarzy. Jak ty chcesz... Nie, ale to nie jest mojego telefonu, także to nie, proszę nie bać tego pod jakąś tam uwagę. Po prostu było takie pytanie, bo ja tak mówię, doszedłem do tego, że jest określona liczba zawodów, bo to nie chodzi o stolarzy, może to są jakieś inne zawody, które są sankcjonowane, że przyjeżdża człowiek z Polski, ma świadomość, ma chęć, ma po prostu ochotę rozwinąć się, założyć firmę i nagle się okazuje, że państwo blokuje. Że nie można tego zrobić, bo nie ma się tego tytułu mistrzowskiego na przykład. Ja o to mi chodzi. To trzeba go zrobić, nie? Powiem ci tak, nie dlaczego, bo wiesz, bo ty to nazwasz nagle, jakby ten człowiek, nie wiadomo, z kosmosu przyleciał i to jest żaden, że ci tak powiem, no, nieogarnięty człowiek nie otworzy firmy. Pomyśl sobie, czyli pierw sobie sprawdź, czy mam to zrobić, czy nie. No to przecież co ja mam ludziom, no nie, no sorry, no tu przekraczamy, bo wiesz, ja nie jestem czyimś opiekunem. Nie, oczywiście, ja nie wymagam, nie wymagam. Jak przecież to każdy wie, no, że co ma, jeżeli tak, jeżeli nie mam wiedzy o wszystkich działalnościach i też no, lubię stolarzy, powiedziałem, ale nie jestem, na przykład nie wiem, co on tam musi mieć, ale wiem, że człowiek, jeżeli chce, to tutaj może. I jeżeli ja to mówię, że chce, to może. I teraz może sobie sprawdzić, jak to jest, sobie zrobić odpowiednio to wcześniej te dokumenty. Co przecież po tych dokumentach on nie będzie lepszym stolarzem, pewnie ani gorszym niż był przed tymi dokumentami. Nie, no, tak? Oczywiście, a pan super na rację. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś już jest tym mistrzem stolarskim w Polsce, chodzi tylko o to, jakie są możliwości i po prostu zrobić, przełożyć to wszystko na warunki niemieckie. O to mi chodziło. Bo jeżeli ktoś się informuje wcześniej, że chce założyć działalność, to jest jasna sprawa, że on wie, że to trzeba zrobić, czy nie, ale chodzi o możliwości przełożenia tego na niemieckie warunki.
Powiem ci, że wiesz, prowadzenie działalności to nie jest rzecz dla baranów. No, jak ktoś, wiesz, no nie sprawdzi sobie i teraz, nie wiem, otworzył sobie działalność pod tytułem, nie wiem, co tam może być, no załóżmy, przesadzam trochę, ja w sklawie, usuwanie ciąży w piwnicy, no to musi się z tym liczyć tutaj, no że nie będzie to funkcjonowało, jak tego wcześniej nie sprawdził, nie? To na koniec mam jeszcze tylko jedno pytanie. Na przykład pan... z tego, co po prostu widziałem, Maćku, nie miałeś po prostu, tak jak ty mówiłeś, jakiejś tam wielkiej znajomości, jak przyjeżdżałeś do języka, nie. Jak rozwiązałeś sprawę z podatkami, powiedzmy, że z tego, co wiem ze znajomych, trzeba w Niemczech mieć mimo wszystko doradcę podatkowego, jakoś się z nim dogadać, jakoś po prostu te sprawy powiedzmy rozgraniczyć, jak to zrobić. Znajomość języka w tym momencie mi się wydaje, że jest dość ważna. Jest dość, znaczy jest ważna na tyle, żebyś mógł się wyartykułować, lub musisz być, słuchaj, bo wiesz co imigracja jeszcze powoduje, to taką zmianę, że musisz być sympatyczny. Bo teraz co, czy ja jestem świadom swoich słabości i swoich silnych stron. Emigracja, gdybym ja sobie miał jakiś wyobrażony, jakiś wydumany pogląd na moją osobę, i to nie mówię teraz o sobie, o wszystkich emigrantach, też o sobie oczywiście, ale tak na wszystkich, to emigracja to bardzo szybko zweryfikuje, bo powie, ho, tak się nie da, tak się nie da, tak się nie da. Ja się skoncentrowałem na tym, co się da i zacząłem to robić. A więc jak przyjechałem, pracowałem, nosiłem worki, nosiłem różne na takie najprostsze prace robiłem, jednocześnie nie tracąc z horyzontu tego, co bym chciał robić i co dalej będę robił i co mam zamiar robić. I z tymi sprawami. To jest jasne dla mnie, to jest jasne. Nie chodzi o moment, kiedy pan założył firmę. Ale daj mi otworzyć, no daj mi ten. Tak, ja oczywiście. Oczywiście. Czekaj, powiem tak jak w telewizji. Niech pan mi nie przerywa. Proszę mnie przerywać. No oczywiście, przepraszam. Nie, weź przestań z tym przepraszaniem. No człowieku, przecież rozmawiamy, jesteśmy z kulturalnymi ludźmi. Nie musimy się przepraszać, nie musimy sobie panować, nie? Żeby tam pan jest pan, a pan jest pan. Ja nie wiem, nie w kontestacji. No i tak, jeżeli tak, to ja nie chcę prowadzić audycji, jakbym miał tutaj, żeby do mnie mówiono na pan albo... Ale pewną poprawność polityczną. Żeby po prostu nie mieć zarzutu, że może kogoś narażam na jakieś, powiedzmy, nieprzyjemne rzeczy. Jakie nieprzyjemne rzeczy? To jest fajnie, ja się cieszę, jak ktoś zadzwoni. Wróćmy do tego, do tej sytuacji w SIM. Chodzi mi o te podatkowe sprawy głównie. O ja ci powiem, jak ja to zrobiłem. I ci powiem, jak u mnie to wyglądało. Ja, jak tu przyjechałem, pracować w takim sensie, że tam iść do kogoś do pracy, nie mogłem. Dzisiaj mówię na szczęście. Wtedy nie mówiłem na szczęście. Wtedy mówiłem, że to jest coś złe. Ogólnie też ciągle twierdzę złe, że jest zabranianie komuś tam dostępu do rynku pracy, ale to nie ma znaczenia. W związku z tym musiałem tak uznać tak zwaną gewerbę, czyli taką jednoosobową działalność, którą to zrobiłem. Poszedłem wtedy, znaczy pierwszy rok próbowałem się jakoś sam rozliczyć, a rozlicza się tutaj wtedy 2 lata wstecz, masz taką możliwość. I nie potrafiłem, ale już w międzyczasie, pracując, wykonując takie najgorsze prace, powiedzmy takie najprostsze, już zaczynałem nie tracić z pola widzenia tej pracy, którą chcę robić. I ci powiem, to taka jest właśnie jeszcze też taka koleżanka, która na razie też pracuje jako w kuchni, a jest pedagogiem i też tego nie traci, chce być też tutaj pedagogiem. I powiem ci, jaka była moja droga. Robiłem to, a jednocześnie nawiązywałem już ciągle kontakty z ludźmi, którzy tym już się tutaj zajmują. Przede wszystkim tak, moja żona pracowała, zgłosiliśmy się do pracy, moja żona się zgłosiła do pracy za darmo w takiej tam w Kinderhort, to potem w innej placówce i tak dalej. Zaczęliśmy się zgłaszać za darmo. Ludzie to docenili, zauważyli, że my coś robimy. W tym kierunku. Nie wiem, czy to teraz wyobraź sobie taką sytuację, że idzie sobie tam moja żona, która jest pedagogiem w Polsce, była w domu dziecka, idzie sobie tutaj na przykład do domu dziecka, mówi, czy mogę dla was coś zrobić, jestem pedagogiem z Polski. Oni mówią, no bardzo chętnie. Drudzy mówią, no bardzo chętnie, przyjdzie pani, jak chce pani pomagać, to trzeba tutaj iść i sprawdzić, skopiować dyplom i tak dalej. No i zaczyna coś tam robić i spojrzeć się pod nadzorem. I zaczynamy już wchodzić w środowisko. Ja mówię o moim, a to jest tak samo z każdym środowiskiem, czy to będą informatycy, nie wiem, lekarze, że hydraulicy i czy ty, tak jak stolarze. Pewnie tak to, no, trzeba już w tym środowisku być. I wtedy pojawią się sympatyczni ludzie, powiem, ty jesteś fajny gość, potrafisz dużo, jesteś fajną kobietą, potrafisz dużo, chodź, ja ci pomogę. Ale będę w słowo, ale co jest, jeżeli się nie pojawią ci sympatyczni ludzie? Jeśli się nie pojawią ci sympatyczni ludzie, to jeźdź do Polski. Albo ona zacznie narzekać, że w Niemczech się nic nie da. Ma się duże chęci, ale nie ma po prostu się tych sympatycznych ludzi w koło. Nie wierzę. To jest problem, który się, podejrzewam, wielu ludziom potrafi przytrafić.
kiedy wyjeżdżają za granicę, czy to jest Niemcy, czy to są Stany Zjednoczone, inny kraj, trafia się na przykład w środowisku, gdzie nie ma tych sympatycznych ludzi. Chodzi mi o fakty. Kiedy przyjeżdża ktoś i naprawdę ma ochotę, ma wiadomości, ma doświadczenie, ale nie ma tych sympatycznych ludzi wkoło siebie. Ja ci nie powiem, co w takiej sytuacji można by zrobić, bo ja sobie takie sytuacje w ogóle nie potrafię wyobrazić. Bo tak jest, niestety, tak jest. Tak samo się dzieje w Polsce, kiedy przyjeżdża cudzoziemiec do Polski i nie ma tych sympatycznych ludzi wkoło, którzy są mu w stanie poradzić, pomóc. Zrób człowieku to, czy to, idź tam i tam i załatw tę sprawę. Nie ma ale takiej zobacz, możliwości. Też, ale zobacz, ile ludzi w Polsce, na przykład, nie wiem, widziałeś tych wszystkich Wietnamczyków, Chińczyków na bazarach, jak oni sobie radzą? Albo widziałeś to chińskie centrum w Warszawie? To jest grupa zorganizowanych po prostu ludzi, którzy wchodzą w pewne struktury. Tych struktur na przykład w Niemczech, z tego co wiem, nie ma aż w takim sensie. Ale kto im je zrobił te struktury wtedy, skoro nie byli sympatyczni? Oni sobie sami to zrobili, tylko że ja mówię, wyjeżdżam na przykład przykładowo do miejscowości Hamburg i nie znam w ogóle ludzi. Mam doświadczenie, mam wiedzę, chcę się zrealizować. Nie mam ludzi wkoło chętnych. No, ja po prostu chcę to zrobić. Jak to zrobić? Ja ci powiem, że ja nie mam na to recepty, jak to zrobić, skoro nie znasz sympatycznych ludzi. Ja ci mogę tylko przywrócić taką wiarę, albo postarać się, że ludzie są gotowi pomóc innym, jeżeli uznają, że jest to warto. Musisz się przekonać do tego, że warto. Co ja tutaj robiłem? Poszedłem do Czerwonego Krzyża, pracowałem tam, udzielałem się za darmo. Zresztą to do dzisiaj robię. I tam już też wchodziłem w inne środowisko. Rozumiesz? Tam już było środowisko już też inne. I mówiłem, słuchajcie, oni każdy sam się mnie pytał, co, czego tobie potrzeba? Potrzeba mi tego i tego i tego. I panie no, Maćku, ja mam takie po prostu pytanie, że wejdę w słowo. Pan pisał tam po prostu, czy mówił w filmikach o sprawach, że na przykład człowiek nie zna języka. I to jest też wasza sprawa, bo nie znam języka, przyjeżdżam do Niemiec, chcę się realizować. I teraz pierwsze pytanie, gdzie mogę na przykład zrobić jakiś kurs? Jak mogę się po prostu z ludźmi porozumieć? Bo to jest normalna sprawa, która tyczy się każdego migranta, który przyjeżdża. I każdy czuje się w jakimś sensie taki po prostu zostawiony samemu sobie. To są sprawy, kiedy można mówić o przyjaznych ludziach, kiedy zna się w miarę język, ale będąc zupełnie laikiem w tym temacie, nie można powiedzieć, że będę otwierał firmę, nie znając języka lub nie wiedząc, jak w urzędzie dogadać się z kimś, kiedy melduje firmę. O to mi się rozchodzi. Nie, no dlatego mówiłem, no emigracja nie jest dla każdego. Emigracja, czy w ogóle prowadzenie firmy, tak jak ty mówisz, to nie jest dla ludzi, którzy nie potrafią się dowiedzieć, czy można ją prowadzić, czy nie, czy potrafią. No to przecież zanim ja wyjechałem, no to się uczyłem. Zanim wyjechałem kiedyś do Stanów, też się uczyłem, czy do Anglii, nie? Ja już to robiłem przygotowania. To nie jest tak, że wiesz, ja sobie wyjechałem i sobie pomyślałem, wiesz, pojadę dzisiaj sobie na Filipiny i zacznę tam się uczyć, nie wiem. Panie Jacku, ja to rozumiem doskonale, bo ja też byłem w Stanach Zjednoczonych i wiem, że tam jest łatwiej, bo są po prostu skupiska Polaków, gdzie się można w urzędzie dogadać po polsku. To nie są Niemcy, z moim zdaniem, że po prostu można przyjechać. Niemcy nie są, mimo wszystko, nie mieszkam tam, nie znam na tyle kraju, ale nie są krajem, który jest bardzo przyjazny dla Polaków, którzy przyjeżdżają i od razu się pomaga im. Jakich Niemców znasz, powiedz? Wie pan, znam Niemców, którzy są zasadniczy. Pan, poczekaj, nie musimy jeszcze raz... Znaczy, Maćku, tak są ludzie zasadniczy. Oni po prostu chcą... Tak, przepraszam. Niemcy na tyle, ile ich znam, są ludźmi zasadniczymi, którzy mówią, że A jest A, B jest B. Oni nie są ludźmi, żeby ich porównać do Amerykanów, którzy są poprawni politycznie i dla nich A nie jest zawsze A B nie jest zawsze B. Niemcy są zasadniczy. Ja znam w Polsce ludzi... Także już kontynuując, znam w Polsce ludzi, którzy mówią, nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Znam. Znam plusy, dodatnie plusy ujemne i że tak, dokładnie. Znam ten temat. To nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że chodzi mi o wiedzę taką praktyczną. Praktyczną, że na przykład człowiek faktycznie mając chęci, mając wiedzę, mając możliwości, ale nie mając po prostu znajomości języka, nie mając znajomości Niemców, chce się rozwijać. Jak się inni nauczyli języka? Skąd to się wzięło, że na przykład... No, jak się można nauczyć języka, żeby można to było pierwsze kroki, że można przyjechać i można się po prostu w to wszystko jakoś wciągnąć. Nie, w Ameryce są na przykład kursy bezpłatne. No, w Niemczech też. Człowiek uczy się języka i powiedzmy po tym krótkim okresie czasu jest zaadaptowany do firmy, do działalności. Jak to jest w Niemczech? Jak na przykład przyjeżdża ktoś, który nie ma zupełnie pojęcia i pan jest jego, powiedzmy, takim mentorem i mówi, zrób to czy to i ja ci pomagam. Jakby pan powiedział komuś, że można coś zrobić? O to mi chodzi. Pan jako mentor doradza.
O, to fajnie, fajnie. Że znowu padnie i znowu przepraszam. Ty Maćku, ja jestem taki trochę tradycjonalny, ten, nie bierz mi to jako za... Wartościowym człowiekiem, nie? I nie musisz nikogo za coś przepraszać, ani się nikomu z niczego tłumaczyć. Mówisz to, co sobie myślisz i ja to przyjmuję i ja takiego cię chcę. Nie kogoś, wiesz, kto przeprasza i się tłumaczy. Nie, po prostu mówię to, co mam w sercu, dlatego tak spotkanie się można powiedzieć. A ja właśnie zupełnie z drugiej strony mówię. Cię szanuję jako człowieka i cieszę się, że zadzwonisz i cieszę, że możemy pracować na jednym poziomie i nie jako mentor z, nie wiem, z kimś tam, z uczniem, tylko no, tylko zupełnie to, co ja myślę, bo to rozumiem, to chcesz wiedzieć, to, co ja o tym myślę. To ci powiem, co o tym myślę. No, jeżeli inni się potrafili nauczyć języka, no to też się może udać tobie, czy ale w sensie tobie, żeś nie brał do siebie, tak? Oczywiście. Ja jestem chętny. Musisz się ich spytać, jak oni to zrobili, bo ja nie wiem. No jak ty, Maćku, zrobiłeś to, że po prostu, że przyjechałeś, byłeś, tak jak ty mówisz, byłeś zielony na początku, prawda? Nie miałeś jakiegoś pojęcia może o kraju, o języku i nagle zacząłeś się rozwijać. Mnie to interesuje, jak ty zrobiłeś to, że nagle w krótkim czasie poznałeś język, zacząłeś się rozwijać. To jest ciekawe, bo to pomaga ludziom się realizować, moim zdaniem. Już ci mówię, języka mi nikt nie da, uczyłem się go dosyć długo. Uczyłem się z różnych z kursów przede wszystkim, ale właściwie ja się uczę tak, co się na to mówi, języka z powietrza. Po prostu przez rozmawianie, przez odsłuchiwanie się. Ja tak się uczę. Nie każdy tak się może nauczyć. Każdy musi siebie poznać na tyle. Ja tak się uczę. Uczyłem się go dużo wcześniej oczywiście języka. Ja się nie uczyłem, przecież jakieś ziemne na praktyki. Jeździłem na kursy do Niemiec, to przecież, no to wiesz, no to nie przyjechałem, nie mówiąc nic, no bo bym stracił tylko czas. Znaczy, nie byłeś tak całkiem zielony, można powiedzieć. Nie, zupełnie było odwrotnie, że to w miarę jeszcze jakoś tam wyglądało. Nie był to, ale nie był taki język świetny. Jako, i tak już tutaj przyjrzałem. Tak samo mówię, bo ja nie wiem, czy no, wielu ludzi, ja tego tak bym nie nazwał, ale mówią, że jest jakiś tam talent w tym wszystkim, bo ja mówię, że to jest trening. Bo rzeczywiście starczy, że jestem w jakimś kraju, no, po jakimś czasie zaczynam mówić w tym języku już tak powoli. Patrzę na zegarek, a sobie tu właśnie odpalałem w kominku, wiesz? Znaczy, ja nie chcę przedłużać, Maćku, może my przerwimy rozmowę, ty kontynuuj, może nawiąż do mojego tematu, bo może ktoś chce zadzwonić, po prostu ja dałem parę tematów i bardzo byłbym zadowolony, gdybyś odpowiedział. Dziękuję bardzo za rozmowę i za odpowiedzi na pytania i pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, na razie, cześć. Pa. Ja też się cieszę z tego, że zadzwoniłeś i że mogę odpowiedzieć na to. Słuchajcie, że jeżeli ktoś chce myśli, że nie wiem, pojedzie bez znajomości prawa, języka, stosunków jakichś w tym kraju, no to nie jest kandydat na emigranta. Kandydaci na emigranta, emigrantów, czy kandydaci na przedsiębiorców, to muszą być rozsądni ludzie, znający swoje słabe strony i mocne, czy sobie dadzą radę, czy nie. I nie wiem, mi się wydaje, że to powtarzam, ale będę to dalej powtarzał, aż do znudzenia. I no, jeżeli wyjazd do obcego kraju bez znajomości języka, nawet na jakimś podstawowym poziomie, ktoś się na to decyduje, to albo naprawdę masz super świetne umiejętności, no albo jest to po prostu kamikaze, no i tyle. Hugo, masz jeszcze trochę czasu, czy kończymy? A, wiesz, ja tutaj sobie wetle sobie sterczę. Tutaj jeszcze jakaś jedna osoba próbuje się dodzwonić, tak? Sterczy, o to tak jakoś zabrzmiało, że... Nie, bo tak sobie gadaliście, że tak się wyłączyłem właściwie z no właśnie, ci powiem, że ja też. Ja sobie tutaj zacząłem robić coś innego. Okay. A tobie sterczy. Także jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś... Nie, także spokojnie tutaj jesteśmy. Jak ktoś jeszcze ma jakieś pytania, to niech oczywiście tutaj dzwoni. 15 minutek, co? Proszę, daj mi jeszcze 15 minutek. I mamy Maćka na antenie. Cześć, Maćko. Maćko, fajnie. Halo? Na imię takie. Halo? Z imienia. No, dzień dobry, Maj. Moje imię Maciej. Tak. Wiem. No, już przedstawił cię Hugo. Dawaj. Co ma jakieś pytania? Cześć, moje imię Maciej. Moje też, cześć. No, witam. Ja często słucham tych twoich filmików, twoje filmiki też oglądam na tym, bardzo mi się podobają. I powiem ci taką rzecz, chciałem się dowiedzieć, jak to jest
z tym prowadzeniem działalności bez otwierania działalności? Czy to jest na zasadzie takiego self-employee? Jak to wygląda akurat? Dokładnie tak jak mówisz, self-employee, tak. Czyli gdybyśmy zaczęli... Selbstständigkeit. No bo wiesz, my nie umiemy dobrze niemieckiego z kolegą, myśmy w Stanach pracowali, w Kanadzie i tak dalej, prawda? Właśnie. Teraz jestem w Polsce, ale już mam dosyć, tak? I chciałbym znowu gdzieś wyruszyć, bo ta emigracja to jest taki bakcyl, prawda? Tak, jest bakcyl. Ja ci powiem, że tak samo mam. Ja ciągle nieraz mam jakieś myśli, że gdzie jeszcze można wyjechać, wiesz? A ten facet, z którym rozmawiałeś przed chwilą, to jest taka typowa postać. No ja nie chcę nikomu nic mówić, ale to jest... Nie, spoko, daj spokój. No. Ja z takimi ludźmi mieszkałem, którzy mieli pretensje do mnie. Ja mam takie... Że w Ameryce nie ma kiosków, no. Ja wiem. Nie możesz sobie znaczka kupić. No trzeba po prostu wiedzieć i to rozumieć. Wiemy, prawda? Czyli co, czyli otwierając taką firmę, czyli nie trzeba otwierać firmy, mówisz? Nie. Tak, robić sobie jako Selbstständigkeit i już. Wystawiasz faktury po prostu. A jaki jest okres czasu na załatwienie tych wszystkich formalności, żeby legalnie zacząć pracować, w sensie posiadania jakichś tych dokumentów? Tam chyba ubezpieczenie będzie potrzebne, coś takiego? Poczekaj, bo zmusimy... Nie, chwila. Ja powiem ci, jak ja to rozumiem, co ty mi się spytałeś, a ty przytakniesz, albo powiesz nie, Maciek, tak zupełnie nie jest. Pytasz teraz o to, czy chcesz robić sobie jako self-employed, czy chcesz sobie przyjść sobie do pracy, tak, tutaj zatrudnić się do pracy? O to chodzi. Nie. Jako self-employee, tak, ale później otworzyć firmę, tak, ale na początek, bo to będzie łatwiej, rozumiem, prościej. Przede wszystkim musi być tutaj zameldowany. Zameldowanie, potem najlepiej zgłosić się do kogoś, kto cię w tym kierunku pokieruje, żebyś tutaj nie popełnił błędu typu, tak jak powiedziałem, żebyś, nie wiem, sobie nie zrobił jakiejś działalności, której robić nie powinieneś, albo której robić nie możesz. Musisz wiedzieć sam, bo ja nie jestem tutaj, wiesz, ja nie jestem wszystko wiedzący, to ani też alfa omega, ja wiem dużo rzeczy o tym, co robię i to funkcjonuje i powiem ci to. No tak, ale wystarczy, słuchaj, się udać do jakiegoś biura podatkowego, które wyjaśni, które jaki rodzaj biznesu można robić, żeby być self-employed, tak? Dokładnie, ja nie jestem taki, tak. No i to wszystko, no i zaczynasz wystawiać faktury, potem sobie robisz po roku rozliczenie, sobie odejmujesz koszty, które tam uzyskania, to znaczy, nie wiem, dojazdy, to musi mieć jakiś tam sens, no i to wtedy sobie tak odejmujesz i robisz. Czy na te koszta trzeba brać faktury i tak dalej, czy wystarczą? Zależy. Weź sobie faktury, zależy, na przykład ja ci powiem, jak ja się rozliczałem przez pierwsze chyba czwarty rok jestem, to przez pierwsze 3 lata, rozliczałem się tak, że na przykład podawałem tylko kilometrówkę, jak miałem rodzinę w Polsce, że dojeżdżam do Polski, że się przeprowadzam, takie tam... Na zasadzie tego zaufania. No. Zaufania nie miałem, po prostu żadnych dokumentów na to, a potem zacząłem jedną firmę, drugą, to są 4 działalności, no i trudno w tej chwili. Teraz tak, niektóre z nich są na przykład jak wynajem mieszkań, są na VAT-ie 7, to czy takie jak pensjonaty, 7%, niektóre są na VAT-ie 19% i tak dalej, i to już jest teraz skomplikowane i koło myja. W tej chwili tego już się nie da tak robić, no jak to powiedzieć? Samemu. Nie, to już nie ma możliwości. Ja już nie mam, nie? A dodatkowo jeszcze w zeszłym roku doszły te okna, bo to okno zacząłem 7 miesięcy temu i się też dobrze rozwija i to znowu też jest na VAT-ie. Teraz chodzi o to, że muszę wtedy mieć kilka różnych kont, te przepływy muszą iść tylko przez te konta. No, to wiemy. Jest kilka samochodów, że ten do tej działalności mam, ten do tej. W tej chwili już nie jest to takie proste. Ja w ogóle się nawet za to nie biorę, ani o tym nie myślę. Po prostu tylko się pytam księgowej, ej pani, ile tam do zapłacenia tego VAT-u, no i to płacę po prostu, nie? No tak. Ale powiedz mi, słuchaj, ile czasu potrzeba od dnia przyjazdu na przykład do dnia, kiedy można zacząć coś działać? W jakim czasie można to załatwić, tak? Ale co załatwić? No załatwić te wszystkie sprawy związane z tym, żebyś mógł normalnie zacząć pracę, tak? Pracę, to znaczy iść do kogoś do pracy, tak? Nie. Wykonać na przykład pierwsze zlecenia. O, tak się spytam. W ten sposób. No to możesz zameldować się, iść do tego księgowego, się spytać, czy możesz to wykonywać. Jak on ci powie, że tak, no to zaczynasz to robić i tyle. Aha, rozumiem. Czyli... Ci powie, że nie, to ci powie nie, bo trzeba zrobić tak. No, jednak oni tam mają wszystko w miarę zorganizowane, nie jest to tak. Ja nie jestem typem człowieka, który ciągle widzi złe strony we wszystkim i... Nie, no to oczywiście, no oczywiście. Wiesz co, Maciek, gdyś jakieś pytania, to fajnie, a jak nie, to Hugo cię zrzuci, dobra?
No nie, no oczywiście. Dobra, to dziękuję bardzo i pozdrawiam fajnie, wszystkich. Słyszymy się. Fajnie, że macie, że nas słuchasz. Wiesz co, ja wam powiem rzecz, o którą... Jak ja kiedyś w 2001 roku wyjechałem do Wielkiej Brytanii. Tam ja poszedłem, już to mówiłem ostatnio, ale to rozwinę. Jechaliśmy z takim kolegą Mariuszem, młodzi, nowicjusze, zero pojęcia o czymkolwiek. Tam, żeby dojechać, zapisałem się do szkoły i tak dalej, tam historia taka, bo trzeba było mieć wizę wtedy. No i myśmy jako tacy młodzi emigranci, no to co, no to pytasz się takich starych mentorów. Tam był taki pan, powiedzmy Benek, on tak się nie nazywał, żeby tutaj nic skojarzyć, i to był nasz taki mentor. I ten pan stary Benek, który mieszkał już tam, nie wiem, dziesiątki lat, to był emerytowany wojskowy z Polski i mówił, tutaj nigdy się nic nie da. Tutaj będziecie zawsze kimś innym w tej Wielkiej Brytanii. A jakie przepisy? A jakie tutaj rzeczy są? Tu Polak w ogóle nie ma na nic szans. A jakie tutaj, jak prześladują? Tu naprawdę Polaków nie lubią. Jak słyszą Polak, to oplują od razu. No to sobie myślimy, rzeczywiście. Facet wie, co mówi. Mieszka tu tyle. I to taki, wiesz, to taki mentor był. Ludzie się schodzili z tych młodych do niego i wokół niego tam wysłuchiwali tych opowieści. Jak to jest w tej Anglii źle? Była tak, no i on tam nam po prostu pokierował, żebyśmy mogli pracować w takiej firmie, gdzie on też pracował. Mariusz, mój przyjaciel, którego tam poznałem, po nie wiem po jakim czasie teraz, nie powiem wam dokładnie, ale tą firmę wykupił. Stał się właścicielem i go zwolnił, no bo on się mu, wiesz, no po co ma mieć chłopa, który, wiesz, ciągle narzeka. Mieszka w tej Anglii tyle lat, a ciągle narzeka, no co z nim zrobić? Mamy Jacka na antenie, cześć Jacek. A już wiem, kto to jest, już wiem, kto to jest. Cicho. Już wiem, kto to jest. Co cicho, cześć. Witam się serdecznie. Za ciebie robię tą ciszę, Jacek, no. Pozdrawiam serdecznie, ukłony. Chciałem zapytać tak do twojego współtechnicznego, czyli do Hugo, czy Martin jeszcze jest w Anglii? Tak, wciąż tam siedzi, on jakoś wraca w lutym, w lutym chce wrócić. Ale kiedy? Kiedy chce wrócić? Nie, bo ja chciałem się zapytać taką rzecz, tak, czy można w jakiś sposób się z nim skomunikować i zaprosić go na kawę do Starbucksa albo na pierogi do Newport Pagnell? Napisać mu maila to jest skuteczne na pewno. Najskuteczniej. Bo cały czas jest w kontakcie, tak. Aha, no to fajnie, no dobrze. Słuchaj, ja chciałem się zapytać głównego prowadzącego. No. Jakie jest jego zdanie na temat właśnie tej całej emigracji, tej nagonki, która jest teraz robiona w kontestacji sztucznej, że emigracja to jest zło. Że emigracja jest zło. To jest ciekawe, bo to jest jedna audycja się ukazała od trzech lat. Nie widzę takiej nagonki. Słuchaj, skąd moje pytanie, bo myśmy doszli tutaj po rozmowach z innymi emigrantami, że w zasadzie, jeżeli chcesz, nie, no bo słuchaj, bo ten, zapomniałem, jak miał na imię ten kolega z Blackpool. Ja nie wiem. Wytyczał to, nie no, Hugo, wiesz, z kim rozmawiałeś, ty nie pamiętasz. Hugo wie. Dawaj pytanie. Dobra, tak, że jeżeli ktoś chce, to gdziekolwiek będzie na świecie i znajdzie plusy i minusy, albo znajdzie dziurę w moście i... Jak będzie chciał, to znajdzie 5000 argumentów na to, że wyjechał i to był wielki błąd, moim zdaniem. Oczywiście, że tak. A no właśnie, a tak generalnie drugie jest takie ważne pytanie. Jak ty uważasz? Bo tak jak się powiedzmy, tak mam odczucie, że z Polski ludzie jedni uważają emigrantów za takich nieudaczników, którzy nie potrafili nic w Polsce zdziałać, że my tu walczymy, krwawica, budujemy Polskę, a wy uciekliście, inni twierdzą. A inni twierdzą, że nie, no to jednak to coś, ludzie tacy jacyś z głową na karku wyjechali do innego kraju, inny język, inna kultura czasami. I jednak im się coś udało zrobić, osiągnęli albo nie osiągnęli, obojętnie, zrealizowali się. I moje pytanie jest takie, bo ja uważam, że to jest niesprawiedliwy podział. Jakie jest twoje zdanie i no jak ty myślisz, w której grupie ty jesteś? Nie wiem, ja nie jestem żadnej. Jestem w takiej grupie, która nazywa się, która ta grupa, można ją nazwać ludzie
Rozsądni, pozytywnie myślący, raczej nie koncentrujący się na ograniczeniach. Jeżeli coś bym na przykład, no nie wiem, byłem w różnych krajach i w innych krajach mam, no widziałbym siebie, w drugich nie. Nie powiem teraz, że te kraje są złe. Byłem w krajach, no próbowałem imigracji, przynajmniej w kilku i większość tych krajów jednak nie zostałem, nie? Ale nie powiem w ogóle, że on tam jest samo zło, czy że tam się nie da, bo są ludzie, którzy mi udowodnią zupełnie co innego, ale też są ludzie, którzy mi udowodnią, że też się nie da. No także, wiesz, no jest to wszystko bardzo relatywne. Ja myślę, że takiego podziału nie ma. Jeśli co do nagonki, moje zdanie jest takie, że nie ma żadnej, nie wiem, jakaś, jeżeli miała być nagonka, to by oznaczało co? Że, nie wiem, są ci ludzie dyskryminowani, emigranci, przecież to jest duża rzesza ludzi na emigranci, no bez przesady. I tyle, ilu jest, tyle będzie spojrzeń na to wszystko, na ten problem. Nie będą tacy, którzy, wiesz, no, ciągle tam narzekają, nie wiem, przeczytam, bo teraz akurat patrzę sobie na tego czata, pierwszy jakiś tam Maćku, masz żadne pojęcie o Niemcach, nie odpowiadasz na pytania, gubisz się, prosta sprawa, nie doradzaj. No właśnie, no zobacz. Na przykład taki ktoś pisze sobie, że nie mam pojęcia, widzisz, o Niemcach, no i trudno, no wiesz. On sobie tak myśli, ja sobie myślę inaczej. No i tyle. Nie? A tutaj na przykład Ninja, to nie wiem, o co tu chodzi. No właśnie, no w ten sposób, no jakie to tam, wiesz, no nie mam... No ktoś sobie może tak myśleć, że nie mam, bo wiesz, nie wiem, żeby mieć pojęcie o Niemcach, to trzeba mieć 49 lat i nie wiem, i zrobić studia, tak, albo coś. No nie, no przecież człowiek, nawet jeżeli sobie będzie tu godzinę, zbędzie sobie godzinę i sobie zobaczy, no to już ma pojęcie, tak? On, jeżeli ktoś ma zupełnie inne, no to po prostu ma inne, ale pojęcia są, no nie jest jakaś, nie ma takiego podziału, mi się wydaje, o którym wspomniałeś, że inni myślą tak, i tak, i oni są jakoś zrzeszeni w jakimś ogólnym, oni tylko co do tego tematu są, powiedzmy, zgodni z jakiegoś tam ich osobistego powodu, każdy ma swój powód. No. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na te pytania, wiesz? Mhm. Nie jestem tak samo w stanie, no nie wiem, po prostu ani sam się nie podejmuje zmiany. Wiesz, na przykład ktoś tam mówi o tym na przykład, takie rozżalone tam, to jest taki, wiesz, no taka żałość w tym wszystkim. No nie masz pojęcia o tych Niemcach, bo nie odpowiadasz na pytania i się gubisz. No to po co słuchasz, człowieku? No, jeżeli to, ja nie wiem, nie? No to powiedz sobie, słuchałbyś kogoś, którego byś ciągle krytykował, chyba żebyś miał oprócz jakichś psychicznych problemów, gdybyś miał, nie? Gdybym ja na przykład, nie wiem, Jacek ma mieć ze mną teraz audycję za tydzień, nie? Zgadza się? Tak. No właśnie, nie? Czy bym robił z tobą audycję i no nie wiem, gdybym uważał ciebie za kogoś, kto nie ma w ogóle o temacie pojęcia i no po co, miałbym nawet ciebie słuchać, przecież nie słuchał tego, tak? Tak jak Huga, nie? Dzień dobry. Tak, a mam po prostu innym. No, a Hugo właśnie nie słucham w ogóle. Ten człowiek w ogóle nie ma pojęcia. To jest właściwie baran. O Polakach w ogóle nie ma pojęcia. On nawet chyba, nie wiem, koło Polaka na zdjęciu Polaka nawet nie widział, tak? I do dupy radio robi, no. No, tylko radio ten gdzie? On nawet radia nie potrafi zrobić. Chłopie, co to jest? I nawet licencji na radio nie ma, zauważam. I proszę tutaj się tym zająć. Odpowiedniej służby. On nie ma licencji. No dobra, tak to słuchajcie, no to ja ci powiem, że wiesz co, że nie, no, ja Hugowi to troszeczkę zazdroszczę, wiesz co, ja ci powiem, że ostatnie, polecam ci audycję, jeżeli nie miałeś okazji przypadkowo słuchać, to ci polecam z poprzednich dwóch tygodni, kiedy miał z takim gościem audycję, bardzo pozytywnie zakręconym, no. Że dopiero, to może się wam wydać dziwne, ale to dopiero wtedy zrozumiałem, że warto robić coś takiego jak sponsoring dla kontestacji, bo to jest naprawdę warto. Coś fajnego, co wiesz, co mówię, dlaczego nie? Właśnie za taką pracę należy wynagradzać, bo do mnie ta audycja dotarła. To jest naprawdę, wiesz, to było takie naprawdę pozytywne, wiesz, bo czasami, a ja spotykam się z takim zdaniem, że a nie, kontestacja, oni tylko ciągle mówią o biznesach, oni ciągle mówią o robieniu pieniędzy, a pieniądze to jest wielkie zło. Nie. Właśnie tutaj ten jego gość udowodnił, że to są jakby, wiesz, ten jego sukces finansowy to był jakby z boku, oprócz tego, co jakie było jego główne przesłanie. Także to jest. To ty jesteś takim pozytywnym, no, ty jesteś takim pozytywnym Polakiem, który uśmiecha się na prawo i lewo i mówi, dlaczego nie, no to wyjdzie, no zróbmy to, przekonacie się, że to wyjdzie, to tyle, no. No oczywiście, że to wyjdzie. Pozdrawiam serdecznie. No, tak, pozdrawiam. Musimy w to wierzyć. A no. Przynajmniej jak nie wyjdzie za pierwszym razem, a jeżeli tego bardzo chcesz, wyjdzie za drugim, pozdrawiam to Jacka, bo z nim też będę miał audycję, Anusz Widelec w przyszłym tygodniu.
No właśnie, Anusz Widelec. Anusz Widelec, będę, no kurczę, widzisz, jak to... Anusz Widelec się uda tym razem. Anusz Widelec, zobacz, może mamy szansę. Jacek też jest zresztą emigrantem i mieszka w Wielkiej Brytanii. Tak. Którą też bardzo pozdrawiam, mam tam fajne wspomnienia. Mógłbym też opowiadać o jakichś złych cechach tego kraju, ale nie mam zamiaru się koncentrować na tym. No, generalnie jestem takiego zdania, jeżeli ktoś, no nie wiem, no załóżmy, żeby jak mi się twoja audycja nie podobała, to po co miałbym sobie zadawać trud, żeby jej słuchać, jeszcze jak to tak mi się bardzo nie podoba, to krytykować, po co? No, skoro jest tyle fajniejszych rzeczy na tym świecie, chyba że naprawdę to, no nie wiem, bym był twoim niezłomnym fanem i teraz zbierał wszystkie wypowiedzi, które z twoich ust pochodzą i jako tutaj sobie, wiesz, próbował się do nich odnosić i je zrozumieć, no to no tak, że było takie coś, nie? Czekaj, rzucę tutaj okiem na czata. Jeszcze coś, Jacek, czy nie, bo ten... No nie, ja już kończę. Gorąco pozdrawiam jak zarówno ciebie, jak i Hugo. Także dołączam się do tego, co ty mówisz i po prostu, wiesz, czasami nawet te moim zdaniem są, wiesz, dowcipy, które są o Polakach albo o Niemcach czy o Anglikach, czasami przestajemy się z nich śmiać, bo w zasadzie stwierdzamy, że wcale tak nie jest. A jeżeli tak no było kiedyś, to już teraz tak nie jest, że ludzie się zmieniają i tak jak na przykład właśnie ty są pozytywnie nakręceni. Pozdrawiam, kłaniam się. Aha, chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj byliśmy na spacerze i już widzieliśmy przebiśniegi. A. Fajna sprawa. A ja ci powiem, że też byłem na spacerze i nie widziałem przebiśniegów. No jeszcze nie mogłeś chyba, bo tam u was jeszcze są śniegi. No, tak, trzymajcie się ciepło. Wiesz, kogo ja widziałem? Smutnych, tak? Niemców, tak, rozżalonych, jak opluwali. Wiesz, co ja mam za życie tutaj? Co to człowieku wyobrażasz? No kurczę. Weźcie się, politujcie. No, niech zadzwoni ktoś, kto się polituje. Powiem, słuchaj, człowieku, głupoty gadasz. Jesteś debilem. Tak, jak ty możesz robić swój biznes i się uśmiechać? Tak. Z czego ty się śmiałeś? No właśnie, co w tym życiu jest fajne, nie? No nic. No weź to pewno, to smutne to całe życie. Aż w ogóle na emigracji. No nie, no okropnie. No. Weźcie się, politujcie. Powiedzcie coś fajnego. No. Dobra, trzymajcie się. No, dzięki ci wielkie, Jacku. A to jest weź się Hugo, ty nade mną polityk. No kurde, nikt nie chce. Powiedz się, słuchaj, weź nie, się, gościu. Nie, ale to jest to jest pozytywne, co powiedział Jacek. Mi się to strasznie podoba, bo to... Co powiedział pozytywnego? Nie ma pozytywnych ludzi za granicą, ten pod wpływem jest. To, że kontestacja się kojarzy teraz z pieniędzmi, z robieniem pieniędzy, podczas gdy przez jakieś, wiesz, kupę czasu się kojarzyła z narzekaniem i ludzie mówili, a tylko narzekacie, że są wysokie podatki, że to w ogóle ZUS gnębi, a tu urzędnicy, wiesz, tam rozwalają firmy i tak dalej, więc to jest już bardzo pozytywna ewolucja, świetnie. Ja się bardzo z tego cieszę. Drugą świetną rzeczą jest, wiesz co, powiem ci, zrazu wchodząc zaraz za tobą w słowo, a nawet nie wchodząc, tylko tak sobie, wiesz, tutaj po tobie, mówić, powiem ci takie coś, nie wiem, przeczytam ci, nie wiem, może początki 2-3 maili, jak teraz szybko wejdę i powiem ci, że to, o, proszę, meble z Polski, pisze Dawid, cześć Maciek, pozwolę sobie na ty, jako że twoich audycji słucham w kontestacji, tak jak i wszyscy. Mam kilka spraw i tak dalej. Nie chcę cię od razu męczyć i też słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli do mnie piszecie, nie obraźcie się, jak nie odpisuję. Ja dostaję 80-90 maili dziennie, a w weekend dostaję ich ponad 100. I teraz wszystkie są, większość jest podobnych, tak? Zainspirowałem się jedną z poprzednich audycji, w której mówiłeś, że chcesz handlować meblami z Polski. Pomyślałem, że może to cię zainteresuje. Otóż prowadzę działalność i współpracuję i tak dalej z jedną firmą meblowych. Już się zaczyna coś. Zobacz, jak chce ta firma, może tu mnie wystawić, my to będziemy reklamować, nie? I teraz wśród różnych rzeczy i tak dalej. I teraz czekaj, mail z godziny temu, nie, więcej trochę, wczoraj. Bo to jedynka była, a Dawid, proszę, tu lepiej, aha, no dobra, nie będę tego już dalej czytał, cieszę się, że, aha, dobra, zadane pytanie, o właśnie, o tych katalogach, ludzi sympatycznych, ile się zgłosiło, słuchaj, mówią, pomogę ci, zrobimy ten katalog, będą polskie produkty, będziemy działali. Nawet ci go wydrukujemy. Jest to naprawdę, naprawdę dużo ludzi. I dużo ludzi właśnie takich, którzy chcą coś robić, którzy nie koncentrują się na tym, co nie wychodzi, bo tak naprawdę, no wiesz, nie ma, prawda, też jest jedno życie, nie? I teraz powiedzmy, właśnie, powiem na takiej metaforze, mój znajomy robi wesela. Mhm. Robi wesela, to znaczy robi wesela, organizuje, jednocześnie je filmuje. W tych weselach ma 6 kamer. Na tych weselach, na tej sali, nie? I mówi, każde wesele, mówi Maciej, mogę zrobić tak, że wyjdzie, że to było najgorsza rzecz, jaka mogła się człowiekowi przytrafić, gorsza niż stypa,
a mogę wyciągnąć z tych kamer to, co, że będzie to super świetna zabawa. A gdzie prawda leży? Nigdzie. Po prostu jej nie ma, obiektywnej prawdy nie ma. Chodzi o to, że jakbyś spojrzał w tą kamerę, i może z tych kamer zrobić z tego taki filmik, że będzie kompletny dramat i że ludzie są niezadowoleni, nieszczęśliwi i właściwie tam nie masz zero zabawy i się w ogóle z tego nie cieszą. A mówię, a mogę zrobić taki filmik, wyciągnąć te elementy, które są pozytywne, no i to robię. Ale dlaczego? Zaleciało New Age'em trochę. No ale wiem o co ci chodzi, tak? No, okej, okay, generalnie chodzi ci o to, że okay, żeby wyciągać pozytywy z każdej sytuacji, no? Nie właśnie, nie? Też nie o to. Żeby mieć po prostu mieć świadomość ryzyka. Wiesz, bo ja nie jestem wróżką. Jak zaczynam jakąś działalność, ja nie wiem, czy ona mi się powiedzie. Ja mogę sobie ufać swojemu doświadczeniu, swojemu rozeznaniu tematu, rozeznaniu rynku i tak dalej. I to jest wiadomo, że no, ludzie się w tym ćwiczą i są coraz lepsi. Ja już od długich lat prowadzę działalność gospodarczą, a więc widzę, że no, coraz rzadziej się mylę, ale się ciągle mylę. Ale wróżką nie jestem, także jak zaczynam coś, nie wiem, czy to się powiedzie. Zresztą gdybym był wróżką, to wcale bym tutaj z wami nie rozmawiał, tylko bym mi troszkę zagrać totolotka. Gdybym miał takie możliwości, tak, że mogę przewidzieć przyszłość. Ja jasnowidzem nie jestem niestety, a więc przyszłości nie znam. Znam natomiast rzeczywistość i wiem, że są ludzie, którym się udało. No. I oni mnie właściwie interesują i do takich ludzi też mówię. Uważam się też za człowieka, który się tutaj świetnie realizuje za granicą, że mu się udało, jestem szczęśliwy, jestem. Dziękuję temu krajowi, gdziekolwiek będę, bo jeszcze nie wiem, gdzie kiedykolwiek w życiu będę, nigdy tego tym ludziom nie zapomnę, tego przyjęcia sympatycznego, to właśnie to, co ten Maciek, nie, przed Maćkiem kolega mówił, no. Przepraszam, że zapomniałem, że są to takie w Niemcy no, ogólnie nienawiścią właściwie zioną jak smoki, Marek. Jak smoki, tak, do wszystkich, no to ja chcę to w ogóle zmienić, dlatego że moje doświadczenie, moje, Maćka Binerta, jest zupełnie inne. Zresztą Hugo, byłeś tutaj w Niemczech, tak? Byłeś też u mnie, nie? Byłem, nocowałem. Straćmy już te wszystkie tajemnice. Powiedz, czy... Kilka nocy, no. Nie mów wszystkiego, co robiliśmy, ale powiedz, czy, nie wiem, zdarzyło się, że ktoś cię na ciebie, nie wiem, źle patrzał, o tobie źle mówił, odczułeś się jakoś, nie wiem, w tym kraju, że no, ludzie są strasznie niesympatyczni, a w ogóle jak już wiedzą, że jesteś Polakiem. Znaczy, nie, w ogóle ludzie są strasznie przewrażliwieni na punkcie tego, że jeżeli drugi człowiek coś do nich czuje pozytywnego lub negatywnego, to znaczy, że robi to dlatego, że oni są biali, czarni, są Polakami, Turkami, jakimiś tam innymi ludźmi. To jak nakładają sobie od razu swój filtr. Więc wiesz co, w Niemczech się oczywiście są strasznie mili ludzie, tacy, wiesz, uprzejmi. Zaskoczyła mnie ilość żebraków, to nie przy okazji twojej wizyty, tylko innej wizyty w Niemczech, ilość żebraków w Berlinie, która po prostu, wiesz, wypada 10 żebraków na metr kwadratowy. Mhm. No oczywiście są to, jak patrząc na jakiś kolor skóry, przybysze tam, wiesz, ze wschodu i tam w Polsce też oni byli, ale to, tam było strasznie nagęszczenie. Zagęszczenie to jest takie, no w sumie mało sympatyczne, ale to okej, no nikt się nożem w żebra tam nie, wiesz, nie wali, nie jest tak, aż takie straszne. Także, wiesz co, no ja czy dlatego, że jestem Polakiem, wiesz co, no ja w ogóle nie znam języka, znaczy jeżeli ktoś w ogóle, wiesz, przyjeżdża do kraju jakiegokolwiek i nie zna języka tutejszego, to zawsze jest traktowany troszkę jak dziwak. Ja akurat, wiesz, mam w rodzinie, wiesz, tam obcokrajowca, nie? I to jest człowiek, no, bardzo inteligentny, wiesz, z bardzo jakąś taką historią, jakąś życiową, barwną i z przygodami życiowymi. I to nie jest na pewno głupi gość, ale jako, że on jakoś tam mówi po polsku, ale bardzo kaleczy, to każdy Polak jakoś tak odruchowo traktuje go troszkę jak pół idiotę, ponieważ on się nie umie z nim do końca porozumieć. Wiesz, to jest jakieś takie odruchowe, że jeżeli ty nie mówisz w jego języku, a on tak nie do końca w twoim, tak trochę tylko, to starasz się jakieś takie upraszczać pewne rzeczy i jakby tak z gruntu, wiesz, tak, znaczy ja tak widziałem w jego relacji z innymi osobami, że ci Polacy starają się mówić do niego powoli, jakimiś takimi prostymi sformułowaniami. Jak do dziecka. Zaczynają się opiekować, a w ogóle już... No dokładnie, a ten człowiek, wiesz, robił projekty i wiesz, i chociażby, no jeżeli już mówimy o tych pieniądzach, wiesz, zarabiał 40 razy więcej od nich w ciągu miesiąca, oczywiście. Wiesz, przez większość życia. No, słuchaj, no do mnie Niemcy przychodzą o pracę ostatnio, nie? To jest dla mnie, wiesz, szok. Ja tego nie myślałem, że tak szybko to się będzie działo, nie? Pani, słyszałem, że pan tu ma taką firmę. A ja mówię, firma się rozwija, każdy ma szansę.
Natomiast no, także teraz... chciałem powiedzieć, że ta bariera sama językowa powoduje bardzo dużo konotacji daleko idących. Tak, tak. A po drugie jeszcze no, zależy, jak jest twój odbiór świata. Bo wiesz, twój odbiór świata nie jest dokładnie taki, jaki świat jest, nie? Jest to, on przechodzi poprzez twoje filtry percepcyjne, poprzez twoje rozumienie świata i rozumienie życia. No i wiesz, no jeżeli ktoś tam, nie wiem, ktoś tak na ciebie spojrzy, uśmiechnie się, to albo się ze mnie śmieje, bo nie znam języka, albo się uśmiecha do mnie, bo być może, nie wiem, rozbawiłem go i chce mi pomóc. No, ja polecam jednak, znaczy ogólnie takie nastawienie malkontenckie nie jest, no nie należy do mojej natury. Mhm. Jest to takie, no, znaczy na pewno jest emigracja. Jest to wyzwanie, jest taki challenge i trzeba go podjąć. Jeżeli sobie myślisz, że ty jesteś tutaj, teraz wszyscy muszą cię zaakceptować, bo z samego faktu, że jesteś i nie masz zamiaru, nie wiem, tutaj coś temu społeczeństwu dać, tylko narzekać, no to cię nie zaakceptuje. Ale w ogóle chyba jak traktujesz się troszkę z dystansem, to w ogóle jakoś tak jesteś lepiej przyjmowany no, przez większość ludzi, no nie, może nie przez wszystkich na świecie. No na luzaku, ale... nie? Ci powiem, że jakoś tam nie brać tak, tam... Nie przejmować się specjalnie tym, że ktoś ci powie, że jesteś głupi, tam, to well, no to... A ile osób nam powiedziało, no przecież w internecie jakże łatwo jest napisać, że jesteś idiotą. No to... Tak, oj, dużo, nie? No to ile osób nam to powiedziało? No przecież już po tej tysięcznej osobie już można się trochę zobojętnić na takie opinie. Nie, no musisz, znaczy wiesz, no tak jak powiedziałeś mi, jak będę w to wkraczał, nie, że zobaczy, na pewno znajdą się tacy, no tak jak ty mówisz, masz takich, Martin też mówi, że ma takie fanki czy fanów, którzy właściwie cały czas go tam krytykują, pomimo to, że nie wiem, z tym co piszą, nie zgadzają się z nim, to cały czas właściwie jakby tym żyli, jakby wokół Martina audycji się kręciło jego życie, ich życie. My mieliśmy czasem jakieś takie wrażenie, jak kiedyś tam, że w starych czasach dziennikarskich tam moich pierwotnych, że jak obserwowaliśmy sobie ludzi, którzy najeżdżają na Gazetę Wyborczą i na Michnika, więc miałem czasem wrażenie, że połowa nakładu Gazety Wyborczej to są ludzie, tak, którzy kupują ten tylko i wyłącznie, żeby wziąć i ją skrytykować. Słuchaj, ja ci powiem, wiesz co, ja od razu wam powiem, jeżeli piszcie komentarze, to nie czytam długi, bo znaczy jak długie, to właśnie kiedyś taki panu, którego troszeczkę uczyłem się, to pan Bert Hellinger, kiedyś jak byłem z nim na kawie, wziął mnie takie na tę rozmowę, otworzył laptopa i mówi, zobacz, to są maile ludzi. Bert Hellinger jest taki człowiek, który zrobi taki, wymyślił sposób na terapię rodzinną. Ona funkcjonuje, zresztą no widziałem, zresztą ma bardzo dużo zwolenników, ale ma jeszcze więcej pewnie albo tyle samo, co najmniej jakby przeciwników. Ja mówię, słuchaj, zobacz sobie pierwszego maila, drugiego, trzeciego, czwartego i to było napisane, wiesz, właśnie ci ludzie mu poświęcali pełno czasu na argumentację, na jakieś tam słownictwo, wyszukiwanie informacji, od tego w ogóle je czytało, widać. To i każdemu pisał zawsze to samo. Dziękuję za zainteresowanie moją terapią. Jeżeli jest pan... chce pan dalej się tym interesować, to proszę, czy tam zgłębiać to wiedzę, proszę przyjść na zajęcie lub kupić książki, tam polecał książki, no nie, chyba kilkanaście książek napisał. Ja widziałem, jak to działa w praktyce, terapia gestalt, jeśli chodzi o tą tematykę, ale mówię, takie właśnie, to właśnie przeszedłem chyba wszystkie terapie, od typowej takiej psychoanalizy po różnego rodzaju takie odłamy, nawet już NLP i wszystkich innych rodzajów i właśnie gestalt. I wszystkich innych teorii osobowości, bo każda z tych terapii ma swoją teorię i tak dalej, także to nie jest nauka ścisła, nie można powiedzieć, że coś działa lub nie, po prostu na jednego będzie działało, na drugiego nie, ale tutaj w Niemczech, gdzie no jest pełno tych ośrodków Berta Hellingera i ludzie tam ciągle przychodzą, ciągle są sukcesy, no i przychodzą, no bo coś dostają, nie? Ale wiesz, faktem jest taki, że właśnie tych oponentów, i on to czytał, mówi, zobacz, to w ogóle tego nie czytam. I tego nie czytam. Mówi, tak będziesz też miał, jeżeli coś do czegoś dokonasz, nie? Po prostu musisz się nastawić na to, no, odizolować się od takich ludzi, dlatego że zobacz, oni niby ich to nie interesuje i wiesz, no, nie? Ale pomimo to zgłębiają, i to, żeby to argumentować, kombinują to. Po prostu trzeba się stać na tym, czy działa, czy nie. Jeżeli nie, to po prostu się tym nie interesuje, jeżeli działa. Ja wiem, że to co ci ludzie robili, to co no, Bert Hellinger w Polsce odwiedzał, to już chyba nad kilkanaście razy, szkoły wyższej, no i ogólnie z pozytywnym skutkiem. No, ludzie się dużo nauczyli, ale też nie jestem jakby... zwolennikiem jakiejkolwiek metody, czy NLP, czy psychoanalizy, żadna z nich nie daje jakby pełnej odpowiedzi na tym, czym jest człowiek. Daje natomiast takie polimetodykę, czyli po prostu jeżeli znasz ich więcej, to sobie jakby korzystasz z tej lub z tej lub z tej, ale każda z nich jest dobra, tak samo jak każda z
jest na przykład kilkaset metod leczenia na przykład uzależnień, szczególnie alkoholowych. Mhm. I wiecie co? I teraz pomyślcie sobie, że metoda jedna działa, jedna, znaczy wszystkie działają, ogólnie tak się mówi na świecie. Wyleczalność alkoholizmu w Europie tylko, bo w Stanach Zjednoczonych są inne dane. W Stanach Zjednoczonych uważa się po prostu, że alkoholik to jest choroba i z którą nie można się z niej wyleczyć. W Europie się uważa, że alkoholikiem nie jest już człowiek, który wyleczył się z alkoholizmu i już 5 lat jest nie pije, czy już nie jest alkoholikiem. W Stanach uważa się ciągle, że nawet jak alkoholik nie pije, to jest tak zwanym trzeźwym alkoholikiem, nie? Mhm. No, i zaraz teraz skomentuję, jak teraz, i teraz skomentujemy. Każda z tych metod leczenia, jest ich setki, powtarzam. Jedna zwalcza drugą, tam się argumentują i tak dalej. Byłem na takim dużej konferencji właśnie na ten temat. Ogólnie jest konkluzja jest taka, że każda z nich ma około 9% skuteczności, nie? Ale jedna z drugą zwalcza się. To szarlataństwo, to właśnie widzę i tak dalej. No śmieszne to jest. Po prostu śmieszne. No. Jedna po prostu, każda z nich, tak jak właśnie ostatnio, co tyś mi zajmowałem, to właśnie powiedział taki prelegent, że badali w Stanach Zjednoczonych takie, no to większość tych metod, no to każda ma około 9% skuteczności. Skuteczności to znaczy, że 5 lat po odbytej terapii 9% z osób podanych terapii nie piło. No. Także, ale wiesz co to jest? Jak jedna z siebie jedną zwalcza i to dosłownie padają właśnie takie argumenty, jak widzę tutaj na tym, na czacie właśnie, nie? Że to szarlataństwo. Jedna o drugiej to samo pisze, nie? Jedni o drugiej po prostu... To wynika, dosłownie... wynika z jakichś takich dziwnych założeń przede wszystkim, że jest... No, świat jest aż tak binarnie skonstruowany, tak. że jest jakaś jedna metoda, którą można pewne rzeczy polepszyć. Na przykład, nie wiem, że ktoś ma problem z komunikacją z żoną i że jest jedna uniwersalna metoda, która potrafi naprawić ten problem u wszystkich ludzi na świecie i wszyscy się powinni do niej stosować. Albo że schudnąć można tylko i wyłącznie w ten sposób. Tak, właśnie, coś takiego. Dzisiaj byłem na wykładzie, słuchaj, bo dzisiaj mieliśmy kurs podstawowy tam w Szkoła Zbiro i między innymi wykładał Andrzej Burzyński tutaj z naszego radia, pastor przedsiębiorca, i on tam właśnie a propos w tym temacie powiedział taką jedną rzecz, że właśnie takie wszystkie leczenia z jakichś takich uzależnień, z jakichś takich tego typu rzeczy koncentrują się na przeszłości. Znaczy, że potem jak już, nie wiem, przestaniesz być tym alkoholikiem, narkomanem, seksoholikiem, zakupoholikiem i tak dalej, to mówisz sobie, że już tam trzeci rok, nie wiesz, nie jestem, nie brałem alkoholu do ust, już piąty rok nie biorę alkoholu do ust, podczas gdy on uważa to za jakiś taki idiotyzm, wiesz, zupełny, bo cały czas rozpamiętujesz to swoją przeszłość. Zamiast koncentrować... Jak ci to jest źle, tak, na przyszłość. Na koncentrować się, wiesz, no, było, minęło, no stary, no, cholera jasna, no ile można rozpamiętywać, że cię dziewczyna rzuciła, wiesz, tam rok temu, no. Cała przyszłość przed tobą, masz, wiesz, 40 lat życia, potem koniec, więc korzystaj z tego, zamiast się zastanawiać, co było kiedyś. Wiesz, też tak myśli. To jest bardzo dobre podejście, ale jednocześnie powiem ci też, że ty widzisz i nie do końca, nie? I nie do końca dlatego, że są ludzie, z którymi musisz od tego zacząć. I na przykład już wtedy widzisz NLP czy cokolwiek, to nie ma już tego podejścia. NLP próbuje po prostu zmienić aktualną sytuację twoją i aktualne rozumienie świata. Natomiast są pewne problemy. Osobowość wygląda tak, jak taką metaforę użyję, na przykład jak domek z cegieł. I ona musi być konsekwentnie i sukcesywnie budowana. Nie możesz zacząć od dachu, nie mając fundamentu i nie możesz zacząć od pierwszego piętra, nie mając parteru. No. I NLP właśnie próbuje to wszystko pomieszać, próbuje to pomieszać i że jest okej. Okay. Oczywiście działa wśród ludzi bardziej, osobowości bardziej trwałych, ale jeśli chodzi o te osobowości, które no już nie mają tej podstawy, tego kręgosłupa takiego, to, czyli no powiedzmy, gdzie się to zdarzyły, wszystkie zdarzenia od wieku prenatalnego do tej 4-5 roku życia, nawet do trzeciego, no bardzo ważny okres, wtedy właśnie ci ludzie pozornie wyglądają i funkcjonują porządnie, no można powiedzieć, w normie mieszczą się, tak gdzie jest pełna, aczkolwiek właśnie przychodzą do ciebie, bo coś ich boli, coś nie jest tak. I często przychodzą na przykład do pracy terapeutycznej, ludzie też z pierwszych stron gazet, dziennikarze, bogaci ludzie, biedni ludzie, wszyscy. Generalnie wszyscy przychodzą i najlepszym materiałem dla kogoś jest to, dla terapeuty i tylko takim możesz to zrobić. Dlaczego? Dlatego tu widzę na przykład słabość niemieckiego systemu pomocy, bo ono zmusza do terapii. Nie wiem, jak z kimś możesz pracować, jako nie chcę.
Najlepszym pacjentem jest gość, który mówi w ten sposób: słuchaj, ja już tak dalej nie chcę, ja już żyję tam 40 parę lat, nie chcę tak żyć, coś muszę, no jest to trudne i boli mnie to życie. I spróbujmy to zmienić. I wtedy zaczynasz, i jeżeli to on z takim założeniem przyjdzie, ty mówisz, co, będzie ciężko, ale się da, będą zmiany, także zawieź wszystkie rzeczy w twoim życiu i oho, dostałem właśnie sygnały, dostaję, że muszę kończyć. Wszyscy poszli spać już, a ty tam krzyczysz. Tak, już wszyscy, nie, już skończę. Że wszystkie, no, jest po prostu mi źle, ja tak dalej nie chcę. Zróbmy coś z tym. No, ty musisz coś zrobić, a no i człowieku, rób, ja cię pokieruję. I wtedy, ale regresja w takim momencie jest podstawą, nie? Wtedy już pracujesz na regresji, na... Ale nie do końca, na historii życia. Na historii życia. Oczywiście nie tracąc z wizji przeszłości, ale musisz pewne rzeczy z przeszłości rozwiązać. I teraz powiem ci tak, wiesz, teraz powiem 100 ludzi, nie tak nie jest, oczywiście tak jest. Chodzi o to, że nie wiemy, bo nikt w głowie u nikogo nie jest. I ja też, ja to tak widzę i to jest moja wizja, którą ciągle przedstawiam. I ona funkcjonuje, nie, bo są takie czy inne sukcesy. Natomiast nie mówię, że ona będzie u każdego funkcjonować, bo tutaj narzędziem jesteś ty sam, nie? Ty sam jako osoba, ty sam jako pedagog, ty sam jako terapeuta. To jest twoja osobowość. I teraz, jak ja na przykład czuję, że komuś nie pomagam, że my się nie zgramy, to jest tak jak dwa fortepiany w pomieszczeniu, że jak jeden naciśnie klawisz C, to on w drugim zagra, to tak najczęściej jest, ale jak ty widzisz, że on ci gra na taką nutę, która też u ciebie nie jest do końca... Część osobowości, która do ciebie do końca się z tym nie może zgodzić, albo nie jest do końca rozwinięta, to wtedy po prostu mówisz to swojemu przełożonemu czy supervisorowi, słuchaj, on działa akurat na tym, gdzie ja się w tym tematyce nie czuję i twoja uczciwość wymaga, żeś takiego pacjenta, znaczy teraz to brzydko zabrzmi, porzucił, ale po prostu dla jego dobra i to robię też, jeżeli mam takie odczucie, że się nie dogadujemy. Także słuchajcie, wiecie co, jest godzina 22. Ja, tak jak słyszycie, już ten, no mam małe dzieci, no i sobie idę i tak przedłużyliśmy, tak się fajnie rozmawiało z Hugiem i z słuchaczami. No tak jak, co mogę spuentować, no tak jak słyszeliście różnych słuchaczy. Jeden twierdzi, że no nic się nie da, bo nie był wprawdzie w Niemczech, ani w Niemczech nie mieszkał, ale już wie, że na pewno go nie będą, że go tam nikt nie przyjmie, że tam trzeba naprawdę kupę dokumentów załatwić i kupę papierów i że przede wszystkim to jest niemożliwe do zrobienia dla normalnego człowieka. No a drugi mówi, że to jest możliwe, no i takich przykładów wam podam kiedyś więcej, a posłuchajcie przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii, w Niemczech z polskimi korzeniami, także zobaczycie ludzi, którym się udało. Zresztą są różne przykłady, zależy skąd to sprawdzimy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zależy z jakiej strony na to spojrzymy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, ja już kończę, tak jak słyszycie, muszę. Pozdrawiam Huga, pozdrawiam też Łukasza, osłuchajcie mnie dalej, słuchajcie kontestacji, dzięki za wszystkie wspaniałe maile. I do usłyszenia za tydzień. Bye, bye. Dzięki wielkie, a po tej stronie żegna się Marcin Hugo-Kosiński i zapraszam Was na poniedziałkową audycję, czyli już jutro o 21:00, gdzie będziemy mieć gościa mieszkającego w Dubaju, który nam opowie o tym, jak się żyje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Więc jeżeli Was interesuje z kolei taka egzotyczna emigracja firmowa albo osobista, to słuchajcie głównego wydania o 21:00. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Śpijcie dobrze. I pracujcie jutro tak samo, jak pracowaliście przez ostatnie kilka dni. Do zobaczenia. Albert, wychodzimy!